Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, witam serdecznie wszystkich państwa. W wyniku porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, dodając, że jesteśmy bliscy tego porozumienia, czyli póki co wspólnego stanowiska nie ma, ani wycofania wniosku nie ma. Daleka droga jeszcze do tego? Został zrobiony bardzo duży krok w tym kierunku. No jest deklaracja czeska o gotowości wycofania tego pozwu do Trybunału Sprawiedliwości. I to mnie osobiście bardzo cieszy. Ja muszę państwu powiedzieć, że przez te dni byłem bardzo zasmucony tą sytuacją. Dla mnie to taka arbitralna, bezprecedensowa decyzja TSUE, która nie powinna mieć miejsca w relacjach między przyjaznymi państwami. To burzy w ogóle konstrukcję europejską. Ja osobiście straciłem mocno zaufanie do instytucji europejskich. Ja mówiłem bardzo często o tym, że ten Ale panie ministrze, burzy konstrukcję europejską? Burzy konstrukcję europejską? Tak, w sensie konstrukcję, ma pan na myśli Unię Europejską? Panie redaktorze, tu chodzi o projekt, o decyzję, która mogła zachwiać naszym bezpieczeństwem i pod tym kątem to bardzo ważna kwestia, bo kopalnia, elektrownia to 10% naszego krajowego wydobycia, to około 8% produkcji energii. To naprawdę, naprawdę poważna decyzja i nie można w taki sposób rozstrzygać o losach całego kraju, o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Panie ministrze, tylko że czeski minister środowiska mówił wczoraj, żałuje, że Polska nie potraktowała wcześniej poważnie czeskich żądań i sprawa musiała trafić właśnie do TSUE. To jak pan minister był taki zasmucony, to też bierność rządu i zostawienie tej sprawy też była przedmiotem smutku pana ministra, bo tutaj ewidentnie ktoś po prostu nie dopilnował tej sprawy. Panie redaktorze, nie tak to wygląda. Przez kilka lat trwały konsultacje we właściwy sposób, we właściwej procedurze. A rozmawiali premierzy na ten temat? Bo wczoraj rozmowa premierów przybliżyła sprawę do szczęśliwego finiszu. Wcześniej była rozmowa Morawiecki-Babisz na ten temat, panie ministrze? Ja nie wiem, czy premierzy rozmawiali na ten temat. Pewnie tak. Natomiast zajmowali się tą kwestią urzędnicy, zajmowało się nią także grono ekspertów. Ale to Czesi tego nie zauważali, że my się zajmujemy? Czeski minister mówi, że Polacy nie chcieli rozmawiać? To dlaczego Czesi tego nie widzieli? Niech pan sobie wyobrazi, że jest około 500 punktów pomiarowych. Zrobiono kilka tysięcy odwiertów takich testowych, żeby naprawdę mieć pewność, że nasi sąsiedzi nie będą w żaden sposób zagrożeni. Myśmy zadeklarowali jako kraj, jako Polska Grupa Energetyczna zadeklarowała, że zainstaluje taki specjalny ekran. To jest kilkanaście milionów złotych, czy dokładnie 17 milionów złotych. Ekran, który będzie sięgał w głąb ponad 100 metrów, który zabezpieczy ten ewentualny przepływ wody, choć hydrolodzy, geolodzy twierdzą, że na wody te gruntowe, powierzchniowe, o których mowa, nie ma wpływu działalność kopalni. Ale mimo wszystko zrobiliśmy naprawdę wiele w tej sprawie. Jest podpisany polsko-czeski protokół. Ten protokół udostępniła Polska Grupa Energetyczna. Naprawdę działanie tutaj naszych czeskich przyjaciół budziło zdziwienie, bo jeśli ktoś podpisuje protokół, a później składa skargę, to jest co najmniej dziwne. Tutaj mieliśmy do czynienia z jakimś działaniem politycznym, bez wątpienia, takimi podbudowanymi argumentami politycznymi, a nie merytorycznymi. Panie ministrze, mówi pan o 17 milionach euro, tak? 17 milionów euro to miał być koszt. 17 milionów złotych. A złotych. No to teraz mamy 200 milionów złotych, bo 45 milionów euro. Taka kwota wchodzi w grę, jeżeli mowa o tym porozumieniu. To sporo nas to będzie kosztowało, panie ministrze.
kto zawinił, że tyle będziemy musieli zapłacić? Panie redaktorze, pan premier mówi o projektach współfinansowanych przez polski budżet, przez samorządy, przez także Polską Grupę Energetyczną i ten wspólny cały budżet to jest 45 milionów euro, więc ten wkład Polski będzie doprecyzowany na różnych poziomach, jak powiedziałem, i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o konkretnym zaangażowaniu strony Polski. Panie ministrze, już kończąc ten wątek i szukając winnego zamieszania i tego, jak sprawa daleko zabrnęła, to może ambasador Polski w Pradze jest winny? Ambasadora nie ma w tej chwili, więc... Od roku, panie ministrze. Czy to nie pokazuje, że jednak ze strony rządu jakieś zaniedbania tutaj były? Panie ministrze, to nie pokazuje, że jednak jakieś zaniedbania po stronie rządu ewidentne miały tutaj miejsce? No ja nie znam tej kwestii, więc nie chcę się wypowiadać w tej sprawie. Z całą pewnością potrzebujemy sprawnych dyplomatów w każdej części świata, a najbardziej u naszych sąsiadów, więc myślę, że ambasador zostanie wkrótce powołany. Panie ministrze, Komisja Europejska zatwierdziła w czwartek polski program wsparcia technologii produkcji morskiej energii wiatrowej. Około 100 miliardów złotych wydamy na ten cel w ciągu dekady, ponad nawet 100 miliardów złotych. Kiedy pierwsze farmy staną na Bałtyku, farmy wiatrowe? Tak, tutaj muszę powiedzieć, że dla odmiany jestem zadowolony z tej decyzji Komisji, decyzji, która umożliwia nam tak naprawdę rozpoczęcie tych działań związanych z już konkretnym przygotowaniem inwestycji. To są wielkie pieniądze, tak jak pan słusznie powiedział. Ta kwota jest oceniana na 120 miliardów złotych, więc olbrzymia kwota, która będzie zainwestowana na polskim wybrzeżu. I tak konkretnie kiedy, panie ministrze, jakieś pierwsze efekty? Pierwsze wiatraki na Bałtyku będziemy mogli zobaczyć w roku 2024. To jest harmonogram trzech tych głównych inwestorów, którzy dzisiaj są najbardziej zaawansowani. Myślę tutaj o prywatnej firmie Polenergia, myślę o Polskiej Grupie Energetycznej i PKN Orlen. To jest ta trójka inwestorów najbardziej zaawansowanych ze swoimi projektami. Jak powiedziałem, tych projektów będzie wiele. Razem osiągniemy tą moc rzędu 10,5 gigawata energii z Bałtyku, ale to myślę nie ostatnie słowo. Ten potencjał mamy naprawdę wielki, warunki są bardzo dobre na polskim morzu. A jaki procent naszego zapotrzebowania na energię będzie właśnie pochodził z tego źródła, panie ministrze, i w którym roku? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o już konkretne wartości, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie Polski na energię? Ta moc 10,5 gigawata zostanie osiągnięta według polityki energetycznej Polski w roku 2040 i będzie to około 20% naszego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną, więc bardzo dużo. Co piąta kilowatogodzina będzie pochodziła z polskiego Bałtyku. To naprawdę duży udział tych projektów. Polska ma szansę być takim regionalnym liderem na Morzu Bałtyckim. Morze Bałtyckie, jak powiedziałem, no to akwen taki bardzo dobrze nadający się do tego typu projektów. Panie ministrze, to teraz trochę czystej polityki. Pan minister będzie w nowej partii tworzonej przez Adama Bielana? Panie redaktorze, ja bardzo często podkreślam, że ja jestem państwowcem. Ja jestem przede wszystkim urzędnikiem państwowym. Dzisiaj zajmuję się, 100% mojego czasu poświęcam pracy w resorcie aktywów państwowych. Dostałem taki dosyć trudny odcinek firm, które znajdują się w restrukturyzacji. Panie ministrze, pytanie było to, czy będzie pan w tej partii, czy nie? Ciężkie problemy. Zajmuję się też wspomnianą morską energetyką wiatrową. Jasne. I o tym też rozmawialiśmy, a teraz o polityce. I czy pan minister będzie w partii tworzonej przez Adama Bielana? Polityka to działanie na rzecz dobra wspólnego i ta działalność polityczna przynajmniej częściowo jest niezbędna, żeby
Żeby ale panie ministrze, to powód, nie wiem, czy to powód do wstydu, że do tej partii, że pan minister jest kojarzony z tą partią, no bo to nie ja to wymyśliłem, tylko media mówią, że pan minister też będzie ją współtworzył, to nie wiem, czy to jest coś wstydliwego. Tak, to potwierdzam, ja będę wraz z Adamem Bielanem, z Michałem Cieślakiem będę tworzył tą nową formację. A nie lepiej, żeby panowie od razu wstąpili do Prawa i Sprawiedliwości? Po co nowa partia? Panie redaktorze, ja myślę, że jest ciągle miejsce na polskiej scenie politycznej na taką partię konserwatywną, która mocno reprezentuje polskie interesy, polski punkt widzenia. Ja mam nadzieję olbrzymią, że w tej partii znajdzie się wiele takich osób jak ja, którzy rozumieją swoją misję w ten sposób, że to jest praca dla kraju, to jest praca taka organiczna na rzecz Rzeczypospolitej. A mówił to Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. Dziękuję panie ministrze za rozmowę i dobrego dnia życzę. Dziękuję pięknie panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia również. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Czas na Kamilę Biedrzycką, jej super raport. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry. Pogoda nam nie sprzyja, zdecydowanie. W związku z tym zapraszam do zrobienia sobie ciepłej kawy, ciepłej herbaty i spędzenia z nami najbliższej godziny. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Państwa gościem Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który ostatnio od marszałek Sejmu Elżbiety Witek dostał aż całe 5 minut na to, żeby podsumować swoją roczną działalność i swoje interwencje jako Rzecznik Praw Obywatelskich. No, delikatnie mówiąc, nie wyglądało to zbyt dobrze. Adam Bodnar nie jest pozytywnie oceniany przez większość Zjednoczonej Prawicy, no ale to nie zmienia faktu, że nadal brak większości wystarczającej w Zjednoczonej Prawicy i w ogóle w parlamencie powoduje, że do tej pory, mimo że już we wrześniu to się powinno stać, nie udało się wybrać następcy Adama Bodnara. Oczywiście w tej chwili na nowo cała procedura się rozpoczęła, giełda nazwisk trwa, mówi się o senator Lidii Staroń, ona sama jeszcze tego nie potwierdza, w związku z tym z Adamem Bodnarem oczywiście o jego kadencji, ale nie tylko, będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co się dzieje w tej chwili na Białorusi. Przypomnę państwu, że wczoraj państwa skupione w Radzie Europejskiej zdecydowały, że nie będzie można wlatywać, albo jest takie zalecenie, nie wlatywać w przestrzeń powietrzną Białorusi. Z kolei samoloty białoruskie nie będą mogły korzystać z przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. O tym też dzisiaj z Pawłem Kowalem, także zapraszam Państwa na te spotkania. A teraz zapraszam na raport z anteny Paweł Donsbach i najświeższe informacje. Od języka polskiego rusza pierwszy egzamin ósmoklasistów. Miał być w stanie krytycznym. On sam temu zaprzecza. Roman Protasiewicz zapewnia, że ma się dobrze. Drzewa, patenty żeglarskie i karty pływackie. Sopot szykuje się do obchodów rocznicy nadania praw miejskich. Sprawdzą swoją wiedzę. Właśnie teraz w szkołach w całej Polsce rusza egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski. W sumie do testu zasiądzie dziś 360 tysięcy uczniów. Przed jedną ze szkół podstawowych w Krakowie jest Łukasz Miłoszewski. Łukaszu, powiedz, co ci mówili ósmoklasiści zaraz przed wejściem do sali egzaminacyjnej? Mówili niewiele, ponieważ większość z nich była bardzo przejęta przed rozpoczęciem egzaminu. Uczniowie podkreślali, że przez naukę zdalną stresu podczas przygotowań było trochę więcej, ale mimo to są dobrej myśli. Było więcej nauki, dłuższy czas nauki. Ja chyba na tym zyskałem na przykład. Gdyby nie było tej całej akcji z koronawirusem, to lepiej byśmy się przygotowali, bo jednak lepiej jest rozmawiać z nauczycielem oko w oko, a nie przez internet. Ósmoklasiści dodają także, że egzamin w pełnym reżimie sanitarnym nie jest już dla nich niczym stresującym, ponieważ do tych nietypowych warunków zdążyli się już przyzwyczaić. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z matematyką, w czwartek z językiem obcym. Ponad 96% uczniów chce pisać egzamin z angielskiego. Sprzeczne informacje w sprawie stanu zdrowia Romana Protasiewicza. Matka opozycjonisty przekazała, że przebywa w szpitalu w związku z problemami z sercem. Jego stan miał być krytyczny. Zaprzeczają temu białoruskie władze. Jak poinformowały, Protasiewicz znajduje się w mińskim areszcie śledczym, gdzie, tu cytat, jest dobrze traktowany. W sieci pojawiło się też nagranie, na którym sam Protasiewicz mówi: czuję się dobrze. Obecnie znajduje się w pierwszym areszcie śledczym w Mińsku. Mogę zapewnić, że nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, w tym z sercem, ani z żadnymi innymi organami. Zachowanie
zdaniem funkcjonariuszy jest maksymalnie prawidłowe i zgodne z prawem. Według części komentatorów Protasiewicz został zmuszony do nagrania. Widać na nim, że był bity, przyznał się również do organizowania zamieszek w Mińsku. Przypomnę, aktywista został zatrzymany w niedzielę, samolot, którym leciał, przymusowo lądował. Stały zatem władze Białorusi, które podrwały myśliwce pod pretekstem alarmu bombowego. W odpowiedzi na te działania unijni przywódcy zdecydowali o nałożeniu sankcji na Mińsk. Tegoroczne wakacje w górach będą droższe. Pensjonaty i hotele podniosły ceny. Stawki średnio podskoczyły o 20%, głównie w tych obiektach, gdzie prowadzone jest wyżywienie. Ceny z ubiegłorocznymi porównuje Dariusz Galica, wspomagający marketingowo hotele i pensjonaty w górach. Pensjona, tutaj mamy cenę z zeszłego roku 180 zł. W tym roku jest ta sprzedaż na poziomie 220-240 zł od osoby. Pokój hotelu 280 zł w roku poprzednim. W tym roku jest to na poziomie 320-340 zł. Do tych cen, które przyzwyczailiśmy się minionymi miesiącami, wzrost jest dość czytelny, bo ten wzrost jest powyżej 20%. Widać na razie póki co niewielkie zainteresowanie. Jeśli rynek się nasyci, to wtedy niestety te ceny mogą kosmicznie szybować w górę i to nie będą wzrosty 10-20%, będą wzrosty 50%, a może nawet 100%. Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i jak zaznacza, że ceny powoli wracają do stawek sprzed pandemii, kiedy to zainteresowanie wakacjami w górach było największe. 120 drzew na 120 urodziny, tak Sopot uczci rocznicę nadania praw miejskich. Zresztą nie tylko to szykuje słynny nadmorski kurort. Chcemy sadzić dalej szpalery. Myślimy o Alei Dębów, która upamiętni wielu zasłużonych olimpijczyków w Sopocie, ale także chcielibyśmy, żeby 120 młodych żeglarzy ze szkół podstawowych osiągnęło patent żeglarski, czy 120 młodych sopocian na przykład zdało kartę pływacką. Mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Zwieńczeniem obchodów będzie październikowy koncert. Specjalny utwór dedykowany miastu zaprezentuje tam laureat Oscara Jan Kaczmarek. Paweł Dącbach, bardzo dziękujemy. Paweł wraca do Państwa o godzinie 10. Ja raz wszystkich jeszcze oficjalnie witam, wszystkich naszych widzów na stronie głównej SE.pl, na YouTubie i na Facebooku. Oczywiście przypominam, za chwilę Państwa gościem Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który według Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nie może już pełnić dłużej swojej funkcji, ponieważ nie zostało to zdaniem tegoż Trybunału przewidziane w polskiej ustawie zasadniczej. No i teraz sytuacja wygląda następująco, że większość parlamentarna musi wybrać rzecznika praw obywatelskich. Następca Adama Bodnara, ale od dobrych kilku razy zupełnie to nie wychodzi. Wszyscy kandydaci po kolei są odrzucani przez Senat. No i teraz pojawia się pytanie, czy uda się Zjednoczonej Prawicy i partiom opozycyjnym znaleźć jakiegoś kandydata ponad podziałami, którego wszyscy będą w stanie poprzeć. Na razie nic na to nie wskazuje. Pojawia się, tak jak Państwu wspominałam na początku naszego spotkania, nazwisko Lidii Staroń, ale ona chyba nie jest sama do końca zainteresowana startem w tym wyścigu o fotel Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar ostatnio podsumowywał swoją działalność w Sejmie, miał na to całe 5 minut, więc my dziś trochę więcej na to poświęcimy, ale będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co bardzo nas niepokoi, czyli o sytuacji na Białorusi. Już od wczoraj mówimy o tym, że było lądowanie awaryjne samolotu, w którym to znajdował się białoruski opozycjonista. On został zatrzymany przez białoruskie służby. Potwierdziło to MSW, jest w tej chwili w areszcie. Pojawiały się informacje o tym, że jest w stanie krytycznym. Na szczęście zostały one zdementowane przez samego zainteresowanego. Sprawą oczywiście zajęły się już instytucje unijne. Rada Europejska wczoraj zdecydowała o tym, że jest zalecenie, aby unikać przestrzeni powietrznej białoruskiej i jest także zakaz korzystania dla samolotów białoruskich z przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. Sankcje, sankcje, sankcje. Tak mówią wszyscy, że to jest rzecz absolutnie niezbędna wobec coraz bardziej ostrego, delikatnie mówiąc, reżimu Łukaszenki. I na ten temat także teraz już z Jankiem Złotorowiczem, zastępcą redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry. Dzień dobry, Kamilo. Dzisiaj w studiu jak zwykle Państwu. Bardzo się cieszę. I o Białorusi słów kilka, no bo trudno ten temat było pominąć, także no u tak, nas w gazecie. Tak, wczoraj oczywiście rozmawiali z wieloma ekspertami, również takimi, którzy są ekspertami w dziedzinie działań wojennych, no bo to też już jest pytanie, skoro podjęty został, jak to nazwał premier Mateusz Morawiecki, akt terroru państwowego, to jakie też mogą być inne konsekwencje tej całej sytuacji? No generał Waldemar Skrzypczak no, mówi wręcz prosto, no, to był akt terrorystyczny dokonany na państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego i jakby w związku z tym też powinna być jakaś zdecydowana odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego.
północnoatlantyckiego. Również generał Polko, były szef GROMu, mówi, no jeżeli to nie jest sytuacja konfliktowa, no to co jest sytuacją? To co nią jest. Co nią jest, więc tutaj widać, ale jednak widać jakieś poruszenie. My tu też cytujemy, no nie tylko wypowiedzi polskich polityków, również Antony Blinken, szef Departamentu Stanu USA, też no tutaj Stany Zjednoczone zapowiedziały, że chcą doprowadzić do tego, aby wszczęto międzynarodowe śledztwo w sprawie tego, co się wydarzyło. Tutaj nie chodzi o to, żeby ustalić, znaczy inaczej, no oczywiście wszystkie szczegóły i tak dalej, ale trzeba po prostu sprawy nazwać po swojemu. Był to przerażający akt i to właśnie wszystko po to, żeby dorwać jednego dziennikarza, co też pokazuje, jaki jest, musi być stan umysłowy białoruskiego dyktatora, że tak zaryzykował tak wielką międzynarodową awanturę. No chyba się nie spodziewał, że to będzie aż tak szybka i tak głęboka reakcja. To też poza tym ma wsparcie Władimira Putina, właśnie, więc to daje mu absolutny backup. I tak jak zresztą mówiłem wczoraj, no i teraz pytanie właśnie za 100 punktów, czy musi, znaczy na pewno mu się nie upiecze w 100%, ale jakieś reperkusje są, no mówiłaś, no już są dosyć dotkliwe sankcje, takie na razie najostrzejsze, jakie na tym etapie można było wprowadzić, ale miejmy nadzieję, że to sprawy nie zamknie, no media... No, doszło już niemal do zerwania stosunków dyplomatycznych z Litwą, bo wszyscy ambasadorzy zostali wycofani. Nasze media no, informują o tym, że no, przypomnijmy, że na Białorusi już od dłuższego czasu trwają bardzo brutalne tłumienia opozycji, że to, że tam reżim jest brutalny wobec opozycji, to nie jest nic nowego, ale właśnie od roku tam trwają bardzo, bardzo zdecydowane protesty, które są bardzo brutalnie tłumione. No i najwyższy czas, żeby świat coś z tym zrobił. No, pytanie, czy zrobi. No, pytanie. No, ale Stany Zjednoczone mówią wprost, że jesteśmy po stronie Białorusinów. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Znaczy akurat jeśli chodzi o białoruskie społeczeństwo, to Joe Biden w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych jest na pewno lepszą opcją niż Donald Trump, który układał się z Władimirem Putinem, więc tutaj ale właśnie to myślę, też będzie, że jest też, większa nadzieja to nie pierwszy, na poparcie nie pierwszy, mocarstwa. Ale też no, nie pierwszy raz zachowanie Łukaszenki będzie testem na to, na ile Putin może się czuć silny w Europie. To prawda, to zdecydowanie tak. Dobrze, to teraz przechodzimy do spraw polskich, do spraw partyjnych, sensu stricto, bo będziemy mówić o Platformie Obywatelskiej, ale już nie w kontekście dymisji Borysa Budki, choć poniekąd. Poniekąd może. Nawet takie wnioski mogą z tegoż sondażu płynąć. Tu państwo widzą, no, Trzaskowski miażdży Budkę. O co chodzi? No postanowiliśmy w sondażu zapytać. 42 ludzi, do ilu? Do 4. Kto powinien zostać szef, kto powinien stanąć na czele Platformy Obywatelskiej? 42% wskazało Rafała Trzaskowskiego. No Borys Budka jest absolutnie na końcu tej listy. 4% poparcia. Ale no, Trzaskowski ma dwa razy tyle, co Donald Tusk. To jest bardzo ciekawe. Tak, więc jest zdecydowanym liderem właśnie. Oprócz niego jeszcze w stawce liczą się Donald Tusk 21%, Radosław Sikorski 11%. Małgorzata Kidawa-Błońska 9%, Grzegorz Schetyna niezatapialny 5%, ciągle jeszcze gdzieś tu jest w tym. Najciekawsze jest to ktoś inny, aż 8%. No naprawdę nie mam pojęcia. Ja się trochę polityką interesuję, już nie mam pojęcia, czy ktokolwiek inny jeszcze. Przychodzi ci ktoś jeszcze do głowy? Platformie Obywatelskiej? No, ktoś oprócz tego zestawu? Bartosz Arłukowicz, bo on robił bardzo dobre wyniki w wyborach, więc myślę, że może mieć... Robił, to prawda, tylko też trzeba pamiętać, że Bartosz Arłukowicz jest takim, raz, że to było czas jakiś temu, dwa, że no, on jest takim trochę ciałem obcym w Platformie. No nie zapominajmy, że przyszedł tam z SDPL-u. To prawda. To nie jest, że tak powiem, swój człowiek. To prawda, ale pojawiało się jego nazwisko w kontekście tego listu otwartego, dlatego mi się przypomniało, że jego tutaj rzeczywiście w tym zestawieniu może nie ma, ale myślę, że to raczej bajki Bartosza Arłukowicza. Znaczy wydaje się, że na chwilę obecną rzeczywiście Trzaskowski, Rafał Trzaskowski ma najsilniejszą myślę, że to też bajka. Pozycję, ale wszystko zależy inaczej. Gdyby zechciał, bez problemu mógłby na czele Platformy stanąć. Pytanie tylko, czy zechce. Dlatego cały czas będę uważała, że to bajka. No. Teraz oj. Coś innego, tak. Oj, to jest po prostu fatalna historia. Szczerze mówiąc, mam duże problemy z tym, żeby o tym spokojnie mówić. Historia 11-letniego chłopca z Sosnowca. Nie da się o tym spokojnie mówić. Ciężko było nam o tym też trzeba pisać, ale długo zastanawialiśmy się, jak tą historię... I w ogóle zastanawiałem się, czy ją dzisiaj państwu prezentować, ale jednak uznałem, że tak, bo to naprawdę... To jest bardzo ważne ostrzeżenie. Tak, także. Bardzo ważne ostrzeżenie. Warto bo, no niestety, jako dziennikarze Super Ekspresu często stykamy się z różnymi tragicznymi bardzo sytuacjami. Również z tragicznymi zabójstwami, ale tak przerażające zabójstwo nie trafiło się w Polsce od dawien dawna. 11-letni Sebastian w ten weekend został porwany z placu zabaw i odnaleziony martwy w betonowym garażu, uduszony.
sprawca polował na dzieci, z tego co udało się policji na tą chwilę ustalić, przyznał się już w ogóle do tego, polował na dzieci, jak zeznał, porwał Sebastiana, on miał długie, chłopczyk miał bardzo długie włosy. Myślał, że to, z dziewczynką. Myślał, że to dziewczynka, więc absolutnie przypadkowa ofiara absolutnie brutalnego, przerażającego morderstwa. Ciarki przechodzą po plecach. Znaczy każde dziecko na tym placu zabaw było zagrożone, aż strach pomyśleć, że tak, takie rzeczy mogą się jeszcze ciągle dziać, że dzieci mogą to po prostu... To jest bardzo poważne ostrzeżenie dla rodziców, że niestety tak. Oczy trzeba mieć z tyłu głowy. Nawet w bezpiecznej z pozoru sytuacji na placu zabaw w środku miasta. Coś absolutnie przerażającego. Absolutnie potworna historia. Ku pamięci, ku ostrzeżeniu dla wszystkich. Nie tylko rodziców obecnych, przyszłych. Dziś o tym w Super Ekspresie, chociaż o też takich historiach wolelibyśmy nigdy nie pisać. Też i nie rodziców, też zawsze warto mieć podczas spaceru oczy dookoła głowy. Tak, reagować, dokładnie. Drodzy Państwo. Policja też często to mówi. Jak widzimy, nie wiem, przemoc domową, nie odwracajmy głowy. Jak słyszymy, że za ścianą coś się dzieje, nie bójmy się być naprawdę w tej sytuacji wścibscy. Dawajmy znać, może ocalimy komuś życie. No właśnie, kwestia takiej społecznej znieczulicy. Może to będzie dobry punkt wyjścia na początek do rozmowy z Adamem Bodnarem. Bardzo ci dziękuję, Janku. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu. No nie skończyliśmy zbyt optymistycznie, ale niestety tak wygląda rzeczywistość. Na jutro może coś takiego lżejszego. Postaram się. Poprosimy. Tak. Do zobaczenia. Spokojnego, dobrego dnia mimo tej pogody. Może jakoś sobie poradzimy. Już za chwilę Państwa gościem Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Oczywiście będziemy podsumowywać jego kadencję, zastanawiać się nad ewentualnym następcą, ale będziemy także mówić o bardzo, bardzo trudnej sytuacji na Białorusi, o łamaniu praw człowieka i o tym, czy rzeczywiście doszło do aktu państwowego terroryzmu. Tak sytuację nazwał premier Mateusz Morawiecki. Czy nazwał ją trafnie? Czy to określenie przesadne? Czy przesadnie reaguje Unia Europejska? A może te sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki są no, śmieszne, mówiąc krótko, dlatego że wiele już takich rozmaitych sankcji było nakładanych i jak widać nie przyniosły one pożądanego skutku. Już teraz Ekspres Biedrzyckiej i Adam Bodnar. Zapraszam Państwa na to spotkanie. Bardzo mi miło, to pewnie jedno z ostatnich naszych spotkań w tej formule. Dziennikarz, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie rzeczniku, ja się uśmiecham, ale nie ma powodu do śmiechu tak naprawdę, bo właściwie wszelkie tematy, które dzisiaj poruszymy, będą bardzo smutne i pesymistycznie nastawiające nas do tego, co się dzieje i tego, co serwuje nam rzeczywistość. Nie wiem, czy pan przysłuchiwał się przed chwilą mojej rozmowie z zastępcą redaktora naczelnego. Mówiliśmy o tej historii dotyczącej zabójstwa 11-letniego chłopca w Sosnowcu, ale w takim szerszym kontekście, czy pan jako rzecznik praw obywatelskich ma takie poczucie, że polskie społeczeństwo toczy taka znieczulica, że my nie potrafimy reagować, że się boimy reagować, że kiedy słyszymy, że coś złego dzieje się za ścianą u sąsiadów, wolimy zamknąć uszy po sobie i nie mieszać się w sytuacje, które nas nie dotyczą, żeby później nie ponosić tego konsekwencji. Czy ma pan takie poczucie, że u nas za mało jest takiej uważności na drugiego człowieka, czy nie? To znaczy, to jest myślę, że bardziej pytanie jednak do socjologów. No tak, ale pewnie interwencji pan też kilka przeprowadził podobnych. Tak, natomiast mi się wydaje, że to, co może być istotne w tej sprawie akurat wczoraj, jak przyglądałem się materiałom, to jest to, na ile taka sprawa jest efektem pandemii. To znaczy tego, że być może właśnie nie dostrzegamy innych wokół nas, być może zostały przerwane różnego rodzaju terapie i teraz, kiedy następuje takie swoiste rozluźnienie emocji, nagle mogą wychodzić takie swoiste różne emocje, które są właśnie gdzieś były wcześniej poukrywane albo które po prostu były wcześniej leczone. Wydaje mi się, że to jest ważny wątek, tak samo jak na przykład to, co przecież jest świadectwem pandemii, o czym mówią organizacje pozarządowe od tych kilkunastu miesięcy, to jest zwiększająca się przemoc domowa, gdzie właśnie w tych zamkniętych czterech ścianach, kiedy nie kontaktujemy się z zakładem pracy, ze szkołą, kiedy nie mamy tego kontaktu ze światem zewnętrznym, no może dochodzić do różnych sytuacji. No i wtedy bardzo trudno jest nawet tym sąsiadom czy osobom z okolicy reagować, bo właśnie jesteśmy w pewnym sensie bardzo fizycznie i też tak trochę psychicznie odizolowani od siebie.
No właśnie, to są bardzo, bardzo trudne sytuacje i faktycznie pandemia je uwypukliła w sposób, którego nie chcielibyśmy oglądać, więc tylko taki apel, żebyśmy byli uważni na drugiego człowieka, bo czasami to naprawdę może komuś uratować, jeżeli nie zdrowie, to nawet życie. Panie rzeczniku, teraz sprawa dotycząca Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki to, co się wydarzyło w niedzielę wieczorem, nazwał aktem państwowego terroryzmu. Poszedł za daleko, czy rzeczywiście tak po imieniu trzeba to nazywać? Uważam, że tak trzeba to nazywać. Bardzo mnie cieszy to, że jest determinacja władz polskich w zakresie zarówno uruchomienia Rady Europejskiej, jak również w zakresie poszukiwania odpowiedzi na niezwykle kryzysową sytuację. Co więcej, mam wrażenie, że podejście do Białorusi to jest jeden z nielicznych tematów w naszej debacie publicznej, który łączy wszystkie siły polityczne. Że w zasadzie, czy spojrzymy na opozycję, czy prezydenta, czy premiera, to wszyscy mówimy jednym głosem, bo wiemy, jak to jest ważne z punktu widzenia geopolitycznego i także zdajemy sobie sprawę, jaką traumę przeżywa białoruski naród, jak bardzo on zasługuje na wolność i uwolnienie się z tej opresji Aleksandra Łukaszenki. Także te rzeczy należy nazywać po imieniu i oczywiście dążyć do tego, żeby cała sprawa została wyjaśniona, ale przede wszystkim dążyć do tego, żeby zostali uwolnieni więźniowie polityczni, bo to przecież nie tylko ten bloger, właściciel czy prowadzący ten profil Niech To, ale także no, nasz tutaj znany dziennikarz Andrzej Poczobut. I tutaj powstaje pytanie, na ile ta cała kryzysowa sytuacja spowoduje, że świat, cały świat zobaczył, z kim ma do czynienia, że to już, że Aleksander Łukaszenko nie cofnie się przed niczym, byleby tylko osiągnąć swoje cele polityczne. No i że niestety wygląda na to, że jest wspierany w tym przez Władimira Putina. No właśnie, trochę tak uprzedził pan moje pytanie, bo ono z pozoru na początek może się wydawać bardzo naiwne, ale wydaje mi się, że wielu się nad tym zastanawia. Jak to jest możliwe, że w XXI wieku w środku Europy nie ma że no dobrze, no wschodniej, ale jednak jest możliwe, żeby funkcjonowało jeszcze takie państwo jak Białoruś, w taki sposób zarządzane. No, mówiąc krótko, jak to jest możliwe, żeby była dyktatura codziennie i bardzo silnie łamiąca prawa człowieka, a świat temu się przygląda, zastanawiając się, jaką kolejną sankcję nałożyć. Jak to jest możliwe? Myślę, że wiąże się to z tym, że jednak mamy cały czas dominującą zasadę, jaką jest zasada suwerenności państwowej. Jeżeli Białoruś nie związała się i nie przystąpiła do organizacji międzynarodowych w zasadzie poza tylko ONZ-em i OBWE, to w zasadzie nie bardzo istnieją inne możliwości działania, żeby wpływać na Białoruś poza takimi zwyczajnymi naciskami dyplomatycznymi oraz naciskami gospodarczymi. Ale no, tu jest druga strona medalu, czyli taka cicha sympatia, poparcie, czy też ingerowanie w sprawy wewnętrzne Białorusi przez Rosję, co powoduje, że społeczność międzynarodowa ma ograniczone pole do działania, bo zarówno wymiana gospodarcza z Białorusią, jak również to ten wpływ polityczny jest tak przeogromny, że Białoruś przez wiele lat może to ignorować. I już mieliśmy nadzieję przecież, kiedy się rozpoczęła rewolucja na Białorusi po wyborach. Rok temu, kiedy Swietlana Cichanouska została wybrana na prezydenta Białorusi, że nastąpi ten przełom, a okazało się, że nie, że jednak ten aparat władzy jest tak potężny i tak podporządkowany, że jest w stanie zdusić każdy protest, a siła tego oddziaływania międzynarodowego ze względu na to, że Rosji jest nie na rękę, żeby tutaj Zachód w sprawy białoruskie ignorował, no powoduje, że nie bardzo mamy instrumenty. Także oczywiście te sankcje ekonomiczne i te zakazy podróżowania, zakazy latania samolotów, czyli te sankcje, które zostały przyjęte, pewnie będą miały jakiś skutek, ale no powstaje pytanie, na ile one spowodują właśnie jakikolwiek odwrót, bo być może po prostu Białoruś stała się takim polem swoistej gry geopolitycznej między światem Zachodu a Rosją, także być może gdzieś tam w tle są bardzo daleko Chiny. I tutaj, no i niestety na koniec na tym cierpią obywatele Białorusi, nasi przyjaciele, którzy no, mają takie poczucie, że są niewystarczająco ratowani. No, o tym jeszcze za chwilę, bo temu trzeba poświęcić szerszą dyskusję. Natomiast jeszcze wracając do tej sytuacji geopolitycznej wspierania się wzajemnie reżimów. Znowu, pytanie z pozoru banalne, ale tak naprawdę także wielu się nad tym zastanawia. Dlaczego Putinowi tak bardzo zależy na utrzymaniu reżimu Łukaszenki?
Oj, znaczy tutaj myślę, że już bym trochę przekraczał granice moich kompetencji. Nie jestem specjalistą stosunków międzynarodowych, natomiast może bym się zatrzymał i postawił tutaj kropkę w tym ostatnim zdaniu, które powiedziałem, że widzieliśmy, że wcześniej jeszcze był, prawda, że cały czas tli się konflikt o Ukrainę i strefę wpływów w Ukrainie. Przecież mamy cały czas na granicy konflikt wojenny. Ostatnio Rosja przemieszczała wojska pod granicę z Ukrainą. Mamy historię Aleksieja Nawalnego, który była próba jego otrucia, a teraz znajduje się w kolonii karnej. No, tych punktów zapalnych jest bardzo dużo. Panie profesorze, nie ma pan takiego poczucia, że świat zachodni, mimo tych wszystkich ruchów, tych spotkań Rady Europejskiej, sankcji, podejmowania decyzji, marszczenia czoła, że tak naprawdę jest no, trochę bezradny wobec tego, co dzieje się w Rosji, co dzieje się na Białorusi? Ja bym powiedział, że świat zachodni i tak jest w lepszej sytuacji, niż był jeszcze jakiś czas temu. Ponieważ proszę zauważyć, co nastąpiło. Po pierwsze, istnieje takie połączenie ideowe pomiędzy państwami Europy Zachodniej oraz, bo może raczej szerzej, Unii Europejskiej, a Stanami Zjednoczonymi w zakresie tych wartości. Jednym głosem przemawiają liderzy europejscy i sekretarz stanu USA Antony Blinken. To jest, mi się wydaje, bardzo ważna rzecz. Po drugie, my znacznie lepiej rozumiemy mechanizmy dezinformacji oraz mechanizmy te nowoczesne presji stosowane przez Rosję, w tym także wykorzystywanie służb specjalnych rosyjskich. No przecież ta cała historia, która się ostatnio działa w Republice Czeskiej, ale także to, co wcześniej dotknęło Aleksieja Nawalnego, no to nam otwiera oczy, że to już nie jest tylko i wyłącznie jakiś delikatny spór, tylko to jest po prostu bardzo brutalna walka o władzę i o sferę wpływów geopolitycznych w tej części świata. I wydaje mi się, że z tej perspektywy, kiedy polityka rosyjska jest tak oczywista i tak łatwo dostrzegalna, to znacznie łatwiej odpowiadać na te zagrożenia i budować jednolity front sprzeciwu. I myślę, że to wszystko też może mieć związek po prostu ze zbliżającym się szczytem NATO, który przecież nastąpi w połowie czerwca. Prezydent USA Joe Biden się wybiera do Europy. Być może będzie, tak jak zapowiadał, były takie wstępne zapowiedzi, że być może się pojawi w Bratysławie. To są wszystko bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia budowania tych relacji i też myślę, że to wszystko, co się dzieje, należy układać na jakiejś takiej większej planszy tego, co się właśnie będzie działo przed połową czerwca. Kończąc temat Białorusi, ale sprawa niezwykle istotna. Wspomniał pan wcześniej o tym, że obywatele Białorusi, społeczeństwo białoruskie potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku nawet. No i pytanie, czy my, jako polscy obywatele, a jeśli tak, to w jaki sposób możemy wspierać i pomagać obywatelom białoruskim, bo ja zawsze, szczerze mówiąc, no, uśmiecham się z ironią i z takim lekkim zażenowaniem, kiedy wydaje nam się, że na Facebooku wrzucimy sobie na zdjęcie profilowe flagę białoruską i to będzie ogromne wsparcie i pomoc. To chyba jednak w obecnych czasach trochę za mało. Więc pytanie, co my, jako zwykli obywatele, możemy zrobić? Ja może odpowiem w sposób dość nietypowy, a mianowicie, ale to wynika z moich licznych rozmów z młodymi ludźmi i nie tylko. My przede wszystkim powinniśmy się interesować i śledzić to, co tam się dzieje. To znaczy czasami my potrafimy się zajmować jedną wypowiedzią polskiego polityka, jednym jakimś wydarzeniem przez długie dni i je roztrząsać na różne sposoby, a nie interesuje nas to, co się dzieje zaraz obok nas, że czasami nasza debata publiczna, powiem tak, bywa dość zaściankowa i taka ograniczona do naszych lokalnych problemów, a zaraz obok nas rozgrywają się właśnie tego typu dramaty. Także ja uważam, że jeżeli będziemy się faktycznie regularnie interesowali, czytali, śledzili doniesienia medialne, wczytywali w to, co chcą nam powiedzieć białoruscy liderzy, to od tego zainteresowania krok następny do tego, aby zastanowić się, co ja mogę
zrobić na rzecz Białorusi. To mogą być różne formy. To mogą być formy protestu, okazywania solidarności, zbiórek publicznych, ale nawet, nie wiem, zaproszenie do szkoły, zaproszenie na jakieś spotkanie kółka zainteresowań kogoś, kto jest właśnie ze społeczności białoruskiej, który będzie nam w stanie trochę bliżej wytłumaczyć, o co chodzi, na czym polega konflikt i w ogóle na czym polega też tożsamość białoruska, jakie są główne tradycje, jakie są główne elementy historii Białorusi. Także wydaje mi się, że takie porządne dokształcenie się obywatelskie i bieżące interesowanie się sprawami to już jest bardzo dużo, bo jeżeli to się będzie działo, to też będzie wpływało na naszą politykę. To znaczy, że jak minie taka sytuacja kryzysowa jak teraz, to nie będzie tak, że za miesiąc ten temat zejdzie z pola naszego zainteresowania i będzie tylko przedmiotem specjalistów z różnych think tanków i ośrodków opiniotwórczych, tylko po prostu będzie coraz bardziej przemawiał do naszej wyobraźni. Także apelowałbym po prostu o bieżące interesowanie się. To być może to jest mało, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak bardzo się koncentrujemy na debacie krajowej, to jest aż tak dużo. To teraz zmiana tematu. Nie wiem, czy pana namówię na komentarz, bo to trochę sprawa polityczna, ale jednak z pewnego punktu widzenia wpływająca także na obywateli, więc może w ten sposób spróbujemy. Chodzi o to, co zrobił wczoraj szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, czyli złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie czterech bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, zarzucając przekroczenie kompetencji i rażące działanie na szkodę interesu publicznego. I właśnie o ten interes publiczny pana chciałam zapytać. Czy to jest normalne w demokracji zachodniej, jak rozumiem, za którą chcielibyśmy się uważać, że są tak poważne zarzuty instytucji umocowanej w konstytucji, a osoby, których te zarzuty dotyczą, w dalszym ciągu sprawują swoje funkcje? Pani redaktor, nie musi mnie pani namawiać na komentarz w tej sprawie, ponieważ od wyborów nieodbytych 10 maja 2020 roku. Ja na różne sposoby analizuję, co się stało i podejmuję różne działania wyjaśniające, ale także działania prawne. Najważniejszym działaniem było zaskarżenie przeze mnie decyzji premiera, która nakazywała Poczcie Polskiej zorganizowanie wyborów bez wystarczającej podstawy prawnej. I to zaskarżenie trafiło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W połowie września Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że pan premier Morawiecki rażąco naruszył prawo. Właśnie ze względu na to, że bez podstawy prawnej zlecił organizację wyborów, a tym samym naraził na szwank prawa obywatelskie w zakresie przekazywania danych wyborców przez jednostki samorządu terytorialnego Poczcie Polskiej, która w tym czasie nie była uprawniona do tego, żeby te dane zbierać. Czekam obecnie na rozstrzygnięcie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, ponieważ kancelaria premiera odwołała się od tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale powiedziałbym, że już to, co powiedział sąd administracyjny w wyniku mojej skargi wcześniej, w zasadzie zbiegło się z tym, co donosi teraz prezes Najwyższej Izby Kontroli w ramach swojego raportu. I wydaje mi się, że to, co prezes NIK-u podejmuje, oczywiście on ma to teraz lepiej udokumentowane, zbadane, ma posprawdzane wszystkie faktury, opinie prawne i analizy, to jest po prostu naturalna konsekwencja. Jeżeli się zrobiło kontrolę, to po prostu trzeba sprawę dokończyć i przedstawić prokuraturze. Natomiast nasz kłopot i obywatelski, i polityczny, i prawny polega na tym, że prokuratura nie jest w Polsce niezależną instytucją. Minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, dlatego powstaje pytanie, czy tego typu zawiadomienie będzie wykorzystywane być może do jakichś rozgrywek wewnątrzpolitycznych, czy też rzeczywiście będzie dążyło do ustalenia prawdy i do pociągnięcia osób winnych do odpowiedzialności. Myślę, że postawił pan pytanie retoryczne poniekąd. To znaczy, myślę, że powinniśmy przy dyskusji o prokuraturze jakiejkolwiek wracać cały czas do 2016 roku, kiedy nastąpiła reforma prokuratury i od tego czasu prokuratura stała się taką wręcz twierdzą ministra Ziobro, twierdzą, która jest bardzo hierarchicznie podporządkowana, zdyscyplinowana i gdzie prokuratorzy, którzy starają się podejmować działania indywidualne, niezależne, narażeni są na sankcje ze strony swoich przełożonych. Dlatego też rezultaty postępowań
nie zależą tylko i wyłącznie od okoliczności faktycznych i prawnych, ale także wpływ na działania prokuratury ma po prostu zwyczajna polityka. Także w zależności od tych rozgrywek, które istnieją wewnątrz obozu, możemy spodziewać się różnych konsekwencji tego zawiadomienia złożonego przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ale też pamiętajmy, że tego typu sprawy, one żyją dłużej. One mogą żyć i można do nich wracać przez kolejne 2, 5, 7, 10 lat. I tutaj jeszcze, skoro mówimy już o prezesie NIK-u, ja chciałbym przypomnieć jeden raport, który też się kładzie cieniem na działalność państwa polskiego, a mianowicie raport dotyczący obligatariuszy i w ogóle funkcjonowania spółki GetBack. To jest raport już sprzed kilku lat, on jeszcze był przygotowywany za czasów Krzysztofa Kwiatkowskiego, a prezes Banaś go już podpisał i wypuścił. To jest raport, który w zasadzie jest jednym wielkim aktem oskarżenia pod adresem państwa polskiego i wprawdzie minął już jakiś czas od jego przyjęcia, to jednak on też będzie trwał i prędzej czy później będzie musiał doprowadzić do powstania komisji śledczej bądź jakiegoś funduszu kompensacyjnego dla ofiar tej afery GetBack. To jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, podsumowujące pana zaskakująco długą kadencję w fotelu Rzecznika Praw Obywatelskich. I muszę o to spytać, bo gniecie mnie to już od paru dobrych dni. Dostał pan 5 minut na podsumowanie swoich działań. Przy niemal pustej sali sejmowej pan dzielił się wiedzą z działań całego biura pod pana przewodnictwem. I pierwsze pytanie, czy pana zdaniem chciano po prostu upokorzyć, czy to był taki sygnał ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest tak ważna? Mi się wydaje, że to jest dość naturalna konsekwencja wcześniejszych zdarzeń, a mianowicie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia oraz tej przykrej dla mnie wypowiedzi pana prezydenta Dudy na mój temat sprzed też kilku tygodni. Wydaje mi się, że w ten sposób jest naturalne, że... Może inaczej, to nie jest naturalne w demokracji, ale w tym kontekście politycznym nie zdziwiło mnie specjalnie jakoś zachowanie ani pani marszałek Gosiewskiej, ani pani marszałek Witek. To moim zdaniem świadczy nie tyle o podejściu do mnie, tylko o podejściu do praw i wolności obywatelskich. Ja mam bardzo ważne rzeczy do powiedzenia. Chciałbym powiedzieć tą najważniejszą konkluzję mojego wystąpienia i tu cieszę się, że udało mi się to przekazać, a mianowicie my nie możemy nad pandemią przechodzić do porządku dziennego. My musimy, jesteśmy to winni wszystkim ofiarom i członkom ich rodzin, porządne wyjaśnienie tego wszystkiego, co się stało przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Musimy stworzyć mechanizmy odszkodowawcze dla ofiar pandemii i musimy przede wszystkim rozliczyć funkcjonowanie wszystkich instytucji publicznych w tym zakresie. Nie na zasadzie szukania odwetu, ale na zasadzie takiej, żebyśmy się czegoś nauczyli, żebyśmy wiedzieli, jak sobie w przyszłości poradzić, jak zreformować państwo polskie, ponieważ tego testu w wielu przypadkach nie zdaliśmy i nie możemy sobie pozwolić na to, że ta bolesna lekcja po prostu zostanie przez nas zapomniana. To powiedziałem i z tego jestem zadowolony, że udało mi się to powiedzieć. Cieszę się także, że tym razem opozycja, myślę, że zadała naprawdę sporo pytań i widać, że się bardzo przygotowała do tego mojego sprawozdania, co znaczy, że być może ta wrażliwość na naruszenia praw i wolności obywatelskich jest trochę inna niż jeszcze wcześniej bywało, także niestety w Sejmie. To jeszcze dwa pytania uzupełniające do tego, co pan powiedział. Nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad pandemią. A uważa pan, że są takie tendencje w tej chwili w Polsce, żeby do porządku dziennego nad pandemią przejść? Myślę, że jest taka emocja społeczna. To znaczy, skoro spada nam poziom zachorowań i przypadków śmiertelnych i skoro następuje rozluźnienie w różnych, szczególnie w przestrzeni publicznej, skoro już możemy się też powoli gromadzić, organizować różnego rodzaju spotkania, otwierają się kina, teatry, zaplanowane są przecież premiery na początek czerwca, to następuje taka naturalna tendencja do tego, okej, to były trudne chwile, zapomnijmy o nich, musimy tworzyć nową rzeczywistość. Wie pan, wydaje mi się, że z ludzkiego punktu widzenia to jest oczywiste, bo wszyscy są potwornie zmęczeni, więc to jest takie wyparcie, to jest typowy psychologiczny mechanizm. No właśnie o tym mówię, tak, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy przy tym mechanizmie te osoby, które są odpowiedzialne za państwo,
nie uległy tej samej emocji, nie uległy tej samej swoistej presji, ponieważ w ten sposób niczego się nie nauczymy. Nie wyciągniemy wniosków z tego, co się stało. Po prostu musimy być trochę bardziej odpowiedzialni niż te właśnie chwilowe emocje, ponieważ albo za chwilę przyjdzie kolejna fala, albo przyjdą jakieś inne kryzysy, które spowodują, że nasze państwo po prostu nie będzie do tego przygotowane. A poza tym no, każde tragiczne wydarzenie, a to było tragiczne wydarzenie w historii naszego narodu, powinno nas czegoś uczyć i powinniśmy z niego wyciągać wnioski. I to jest moja rola, żeby się o to upominać i też być może inicjować jakieś działania w tym kierunku. I tutaj liczę na to, że być może dzięki moim słowom różne instytucje i naukowe, i społeczne, i rządowe, i samorządowe poczują się trochę bardziej zobowiązane do refleksji nad tym, co się przez ostatnie kilka miesięcy stało. To jeszcze poproszę o rozszerzenie tego pomysłu odszkodowań dla ofiar pandemii. Jakich odszkodowań, jakich, no bo dla kogo konkretnie, czy wszystkich, którzy zachorowali, czy dla rodzin, którzy stracili swoich bliskich, no, którzy przegrali walkę z koronawirusem, na czym to odszkodowanie miałoby polegać pana zdaniem? To znaczy uważam, że to jest jeszcze oczywiście niezbadane do końca, ale na pewno musimy się temu przyjrzeć, że pandemia spowodowała sporo ofiar śmiertelnych, prawda? I można to na różne sposoby szacować. Powiedzmy, przyjmijmy, że ta liczba to jest około 100 tysięcy. I teraz część tych przypadków to oczywiście wynik naturalnych zdarzeń, a mianowicie takich, że po prostu zadecydowała biologia, medycyna nie dała rady i ktoś zmarł. Ale myślę, że mogło być sporo przypadków, kiedy ludzie po prostu nie dostali adekwatnej opieki zdrowotnej, kiedy zostali zlekceważeni dzwoniąc po karetkę pogotowia, kiedy ta karetka nie dojechała na czas. Różne takie sytuacje systemowe, kiedy po prostu zabrakło rzeczywistej reakcji państwa ratującej życie. Albo na przykład zostały odsunięte w czasie jakieś zabiegi, co mogło spowodować właśnie śmierć. I w tego typu przypadkach moim zdaniem państwo, jeżeli wiedząc o, mając podejrzenie, mając odpowiednie zgłoszenie, wiedziało, że powinno zareagować, a nie zareagowało, bo zabrakło instrumentów, mechanizmu, czasu, lekarzy, sanitariuszy, ratowników, to państwo po prostu za to odpowiada na zasadzie po prostu odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania do prawnej ochrony życia. I w takiej sytuacji powinna przysługiwać kompensata dla rodzin ofiar i państwo powinno za to ponieść odpowiedzialność. To jest zwyczajny standard praw człowieka. Ja nie mówię o niczym nadzwyczajnym tutaj. Ale to na pewno trzeba będzie przeanalizować, przeliczyć i moim zdaniem to można oczywiście liczyć na to, że to pójdzie taką zwyczajną drogą sądową, ale być może stworzenie jakiegoś specjalnego funduszu i takie bardziej odpowiedzialne podejście do tej kwestii byłoby bardziej zasadne. Panie profesorze, i na sam koniec dwie rzeczy, tylko bardzo krótko proszę, bo nam się już kończy czas, ale jeszcze chciałam pana zapytać. Nawet wśród naszych widzów na czacie pojawiają się takie opinie, że pan jest rzecznikiem, cytat, lewaków, Platformy Obywatelskiej. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że pan nie jest rzecznikiem ani jego znajomych, bo nigdy pan nie pomógł. Co pan odpowie takim ludziom? Bo może rzeczywiście coś w tych zarzutach jest, ja nie wiem. No dobrze, ale panie redaktor, jeżeli na przykład cofniemy się o 30 sekund do naszej rozmowy, jak ja mówię o tym funduszu kompensacyjnym dla ofiar pandemii, to kim ja jestem? Lewicowy, prawicowy, czy centrowy, czy lewacki, czy prawacki? Nie, no po prostu nie kompletnie nie obchodzi, tak, kto utracił bliskich w wyniku pandemii, bo każdy obywatel w takiej sytuacji, jego rodzina zasługuje na troskę i ochronę ze strony państwa. I tego dotyczy 99% moich interwencji i tego typu sprawami się zajmuję. Ja po prostu bronię porządku konstytucyjnego i to jest mój podstawowy obowiązek. Niestety mi się przykleja swoistą łatkę poprzez nazywanie mnie w taki czy inny sposób ze względu na podejmowane niektóre interwencje, ale naprawdę nie wykraczają one ponad to, czego wymaga od nas konstytucja. I na sam koniec, Lidia Staroń, to byłaby dobra osoba, żeby zastąpić pana w fotelu Rzecznika Praw Obywatelskich, czy absolutnie nie chce pan nikomu dawać pocałunku śmierci?
Panie redaktorze, już było tylu kandydatów, że ja przyjąłem jedną zasadę, żeby się w ogóle nie wypowiadać na temat poszczególnych osób. To stawia mnie zawsze w takiej trochę niezgrabnej sytuacji i niech już tutaj politycy zdecydują, niech się kierują tymi najlepszymi kryteriami, ale niech też doprowadzą do tego, żeby wybrać rzecznika przed 15 lipca, bo nie może być tak, że ten urząd jest nieobsadzony. Taka jest niestety konsekwencja tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że 15 lipca opuszczam urząd. I do tego czasu mam nadzieję, że parlament, Sejm, Senat wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich i nie będzie tutaj przerwania ciągłości funkcjonowania tego organu konstytucyjnego. A może właśnie o to chodziło, żeby tę ciągłość przerwać. Dziękuję panie profesorze. Profesor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, dziękuję za dziś i dziękuję w ogóle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, dziękuję w roli eksperta pewnie także u nas w programie. Dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Już za chwilę państwa gościem Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiać będziemy oczywiście głównie o kwestiach Białorusi, dotyczących tego, co wczoraj postanowiono podczas spotkania Rady Europejskiej. Przypomnę państwu, że chodzi m.in. o zakaz wlotu do unijnej przestrzeni powietrznej samolotów białoruskich. Pytanie, czy to sytuacja wystarczająca, czy to konsekwencje wystarczające, czy to sankcje wystarczające, które spowodują, że reżim Łukaszenki zrobi krok w tył? Szczerze, śmiem wątpić, ale oddam głos ekspertowi w tej sprawie. Już za chwilę Paweł Kowal, a teraz jeszcze komentarze naszych wcześniejszych gości. Mamy do czynienia, jak to już określono, z aktem skrajnego bandytyzmu państwowego w wykonaniu dyktatora. I dyktatorzy się cofają, jeżeli będą w nich pośrednie lub bezpośrednio wymierzane sankcje. I czekamy na te sankcje. One na pewno będą uzgodnione i niebawem ogłoszone. No to jest szczególnie ważne. Co jeszcze można dodać? No, mamy do czynienia z bezczelnym kłamstwem ze strony Łukaszenki i jego reżimu. O tym, bo mowa była o tej bombie. Propaganda rosyjska też podtrzymuje ten fałsz, gdy tymczasem nie tylko bomby nie znaleziono, ale aresztowano niezwykle dzielnego młodego człowieka, Romana Protasiewicza. I ja bym powiedział, że honor Zachodu, naprawdę. Mhm. Polega na tym, że on zostanie wyswobodzony, a Łukaszenko zostanie ukarany. Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Przestrzeń powietrzna zamknięta dla białoruskich samolotów. Zachęty i no tak. Takie namawianie właściwie raczej, żeby nie wlatywać w białoruską przestrzeń powietrzną. Czy to jest wystarczająca reakcja na to, co się wydarzyło w niedzielę wieczorem? Przede wszystkim zobaczymy, jak będzie to wyglądało w szczegółach, dlatego że te decyzje Rady Europejskiej z wczoraj powinny być teraz wypełnione. Czyli ciekawi mnie, jak będzie wyglądało ustalanie sankcji, od kiedy i w jakim trybie zostanie wdrożone to zamknięcie przestrzeni powietrznej. Jeżeli to wszystko się uda, to dobrze. To znaczy, że Unia Europejska wreszcie zrozumiała, że mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej wspólnoty. I to jest klucz. No dobrze, ale sądzi pan naprawdę, że zakaz wlotu w przestrzeń powietrzną unijną to jest coś, co spowoduje, że Aleksandr Łukaszenka powie: ojej, muszę się cofnąć? Nie, tak nie będzie, no dlatego że my musimy sobie uświadomić, Polska powinna być pierwszym krajem, który to będzie mówił, że być może jesteśmy w takiej sytuacji, że co prawda administracyjnie graniczymy jako Unia Europejska i jako Polska z Białorusią, ale w rzeczywistości gramy już z Rosją. I to gramy z Rosją, która nie gra w otwarte karty, tylko posługuje się Łukaszenką po to, żeby dociskać Zachód i cały czas sprawdzać reakcje Zachodu. Dlatego tak ważne są teraz reakcje na wszelkie prowokacje, dlatego tak ważna jest czujność polskich władz i odpowiednie reagowanie w momencie, kiedy do czegoś dochodzi, żeby nie było tego efektu zaspania i niemożności, który pojawił się w niedzielę. Dlatego tak ważne jest, żeby nasi partnerzy w Unii każdego dnia i każdego tygodnia dostawali od nas informacje na temat tego, jak wyglądają prawa mniejszości na Białorusi, mówię o mniejszościach narodowych, jak wyglądają prawa obywatelskie, jak wygląda sytuacja mediów, jak wygląda sytuacja torturowanych więźniów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że jesteśmy w sytuacji absolutnie bez precedensu. To znaczy w środku Europy powstaje nam
dyktatura, nad którą nie ma już żadnej kontroli, z którą nie da się w żaden sposób porozumieć. Do tego dyktatura, która jest ubezpieczana przez jednego z głównych partnerów politycznych Unii Europejskiej, czyli Rosję. Naprawdę świat się zmienił. Można powiedzieć, czas to wyraźnie ogłosić. Żyjemy w innej sytuacji geopolitycznej i dla Polski to jest bardzo zła informacja. Aleksandr Łukaszenka jest już dzisiaj politycznym terrorystą? No, stosuje terror państwowy. Czy jest terrorystą, to odrębna sprawa, jak się będzie dalej zachowywał, jak długo będzie funkcjonował. Ale możemy powiedzieć z całą pewnością i odpowiedzialnością, tak, on stosuje terror państwowy i powinien za to ponieść odpowiedzialność, także odpowiedzialność prawną międzynarodową w momencie, kiedy nie będzie już chroniony przez Rosję i nie będzie stał na czele Białorusi. Dlaczego Rosja tak bardzo cały czas Łukaszenkę chroni? Dlaczego od 27 lat utrzymuje go w tej pozycji? Dlatego, że jest jej wygodny do rozgrywki z Zachodem. Rosja ma jasny cel. Rosja ma cel rozwalić Zachód, zniszczyć jedność Unii Europejskiej i przeciąć więzy euroatlantyckie. I dla Rosji dojście do władzy tandemu Biden-Blinken było sygnałem, że jednak to się tak szybko, tak łatwo nie uda. I w tej chwili stosuje różne inne metody, właśnie grając za kurtyny. Dokładnie to samo, co było w Donbasie, dokładnie co było w stosunku do, to samo, co było w stosunku do Ukrainy, czyli nie biorąc odpowiedzialności za pewne działania, ale dając im swego rodzaju polityczny i faktyczny parasol. Bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj reżimu Aleksandra Łukaszenki, który stanowi realne niebezpieczeństwo dla cywilnych obywateli państw Unii Europejskiej, by nie było, gdyby nie wsparcie Rosji. Tak to wygląda. No dobrze, a nie ma pan wrażenia, że te działania Unii to jest taka trochę mowa trawa, no bo z jednej strony doskonale wiemy, że siłą Łukaszenki jest Putin, wiemy, że także sankcje wobec Rosji powinny być zwiększane, chociażby w przypadku tego, co wydarzyło się z Aleksiejem Nawalnym, a tymczasem Unia Europejska buduje, no może nie Unia Europejska, ale jedno z głównych państw Unii Europejskiej buduje Nord Stream 2 z Rosją, przybijając sobie piąteczkę i ekonomicznie, i finansowo i pod każdym innym względem. No i ludzie tak sobie siedzą i myślą, przecież to jest wszystko żenujące. Trzeba wszystkim jasno wytłumaczyć, polityka to nie jest gra, w której można wygrać 100%, ale można wygrać naprawdę dużo. Lepszego, niczego lepszego niż Unia Europejska nie będziemy mieli, więc trochę trzeba ponarzekać, a dalej trzeba konsekwentnie cisnąć. Cisnąć Niemców w sprawie Nord Streamu. Tutaj jest stosunkowo łatwo, bo jeszcze są pewne możliwości. Trzeba docierać. Polska dyplomacja, to nie jakaś Unia. To polska dyplomacja powinna dzisiaj docierać do polityków. A Polska ma zielonych, pana zdaniem, panie pośle, jakąkolwiek dyplomację? No ale przecież widzimy, co się dzieje. Mamy dyplomację uzależnioną od Węgier, które zbliżają się coraz bardziej z Rosją i de facto stanowią taką tubę polityki rosyjskiej w Europie, polityki, której celem jest rozbicie Unii Europejskiej. I jeżeli my z jednej strony się przyjaźnimy i całujemy z Węgrami, a z drugiej strony chcemy czegoś od Niemców, to Niemcy mówią, słuchajcie, ale wy jesteście niekonsekwentni, jak z wami można gadać. I to jest zrozumiałe, że tak to będzie traktowane. My powinniśmy mieć skuteczną dyplomację, która jest w stanie dzisiaj grać także nasze interesy w Niemczech. Mamy zielonych, oni niedługo będą rządzić. Trzeba z zielonymi rozmawiać. Trzeba mieć kontakty z różnymi frakcjami w Partii Zielonych, dobrze ją znać. Z tamtej partii będzie pochodził prawdopodobnie kanclerz federalny, być może minister spraw zagranicznych. To jest czas na działanie. Mamy chadeków. Wśród chadeków jest wielu polityków, którzy są sceptyczni wobec Nord Streamu. Nord Stream można jeszcze przecież zablokować, można stworzyć moratorium. Za tym są niektórzy politycy chadecji, więc tam pewne możliwości istnieją. Panie pośle, ale skuteczności polskiej dyplomacji świadczy chociażby to, co się wydarzyło wokół elektrowni Turów. Naprawdę pan uważa, że ta dyplomacja jest w stanie zablokować Nord Stream 2? Jedno słowo, kluczowe słowo i ulubione słowo Jarosława Kaczyńskiego, imposybilizm. Mhm. Dzisiaj widzimy, że imposybilizm, czyli ta niezdolność do skutecznego działania, to jest permanentna cecha polskiej polityki zagranicznej. I ja nie mam pretensji do samej dyplomacji, bo mamy bardzo dobrych dyplomatów, urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którzy jeszcze tam pracują i którzy starają się służyć państwu. To chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej na poziomie politycznym. To chodzi o bezsensowne na przykład zbliżenie z Węgrami w sytuacji, kiedy Węgry wyraźnie w sprawach strategicznych idą w poprzek naszych interesów, co nas bardzo osłabia na Zachodzie. To chodzi o brak skutecznego działania w sprawie Białorusi. Ja mam wrażenie, że w sprawie Białorusi premier robi nawet sensownie.
tylko zawsze jakoś się ożywia dopiero wtedy, kiedy pojawia się krytyka liderów opinii, kiedy dziennikarze, politycy opozycji, kiedy wszyscy mówią, co wy robicie, weźcie się do roboty. No to wtedy premier coś robi. Czasami są to nawet sensowne rzeczy, na przykład w polityce wewnątrz kraju, gdzie ufundowano dużo stypendiów dla Białorusinów, ale kiedy trzeba już coś wylobować na poziomie europejskim, no zaczynają się kłopoty i zaczyna się to, Unia nas nie lubi, my nie możemy, nie dajemy sobie rady. No to jak sobie nie dajecie rady, nie możecie i Niemcy was biją, no to może czas po prostu oddać rząd komuś innemu, kto będzie lepiej interesy polskie reprezentował. Dzisiaj trzeba być skuteczny w polityce wobec Niemiec, wobec innych partnerów w Unii. Trzeba naszym partnerom z południa Europy wytłumaczyć, że dla nas Białoruś jest tak samo ważna, a może jeszcze ważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo to jest tylko granica lądowa, niż dla nich sytuacja powiedzmy na północy Afryki. Trzeba umieć rozgrywać sytuację z Amerykanami, przekonać Bidena, że Polska jest na tyle wartościowym partnerem, że warto przeciwstawić się, przepraszam, Nord Streamowi, to wszystko trzeba zrobić równolegle. No i sytuacja z Czechami jest już po prostu przykładem naprawdę prawie komicznym przecież. To jest tak, że przecież strona polska wiedziała, że będzie postępowanie przed TSUE i wiedziała, że są zagrożenia. Znaczy od kilku miesięcy to było wiadomo, no to jakby jest oczywiste. Wiedziała, że nie mamy tam, że nie mamy tam najlepszej reputacji, no bo ciągle się wykłócamy, więc już wiadomo, że ci sędziowie, których ja cenię, uważam, że przecież to są bardzo doświadczeni ludzie, ale gdzieś tam też na korytarzu piją kawę, rozmawiają, mówią, znowu Polska, dobrze, znowu są. Ale panie pośle, bo wielu zastanawia się, jak ta sytuacja się zakończy, dlatego że my oczywiście rejtanem się rzucamy i mówimy, elektrownia Turów nadal będzie działać. Z dużego punktu widzenia powinna, no bo to jest mnóstwo miejsc pracy dla tamtego regionu, no to jest żyć albo nie żyć tak naprawdę, więc to też trzeba o tym pamiętać. Natomiast, no co, będziemy teraz płacić dziennie ileś tam dziesiątków czy setek tysięcy euro kary za to, że nie wykonujemy tego zalecenia? Czy jak to teraz będzie wyglądało? Bo tam są dwa aspekty. Pierwszy aspekt ogólny, to znaczy było oburzające to, co się działo w weekend, że nagle politycy obozu władzy zaczęli naskakiwać znowu na sędziów. Atakują sędziów w Polsce, atakują sędziów europejskich, podważają na każdym kroku wymiar sprawiedliwości. To ja się pytam, jak ludzie mają potem szanować prawo, jak słyszą w kółko, że wszyscy sędziowie są źli i każdy sąd jest zły i trzeba robić po swojemu. I to nawoływanie my zrobimy po swojemu. Ale już potem szybko się okazało, że nic po swojemu nie zrobimy, tylko premier Mateusz Morawiecki poszedł po rozum do głowy i zrobił to, co powinien był już dawno zrobić, czyli dogadał się z premierem Czech i my za to zapłacimy dodatkowo 45 miliardów. Tak, a można było normalnie rozmawiać. Tylko znowu, nie wysłano ambasadora do Czech, nie szanowano... Od roku nie mamy ambasadora w Czechach. Od roku nie szanowano Czechów jako partnera, nie usiedliśmy z nimi porządnie do stołu i nie pogadaliśmy. I teraz oczywiście Czesi za te pieniądze wycofają wniosek, bo jest taka możliwość, tam jest chyba taki artykuł 163, o ile dobrze pamiętam, tutaj za to nie biorę odpowiedzialności, który pozwala wycofać wniosek Czechom. Czesi wycofają wniosek, dogadamy się polubownie. Nie można było tego zrobić kilka miesięcy temu? A to już pan nie odpowiem na to pytanie. Dobrze, ale teraz idziemy dalej, bo jeszcze kwestie polskie też tutaj dość zaskakujące, choć być może nie dla wszystkich. Marian Banaś składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie rażącego naruszenia takich dóbr obywatelskich przez czterech bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego i Michała Dworczyka. Czym to się skończy pana zdaniem, zważywszy na to, że sprawa trafia do prokuratury podporządkowanej Zbigniewowi Ziobro? No, rozpocznie się jakaś gra w obozie władzy. Natomiast Marian Banaś składa zawiadomienie i to będzie oczywiście interpretowane jako rozgrywka wewnątrz obozu władzy, ale ja bym chciał powiedzieć tak, to nie, Najwyższa Izba Kontroli nie funkcjonuje tak, że Marian Banaś siada wieczorem jako prezes, coś sobie napisze i wysyła. Najwyższa Izba Kontroli to jest bardzo stara, bardzo zbiurokratyzowana instytucja, gdzie jest wielu doświadczonych urzędników, kontrolerów, wykształconych jeszcze za czasów, kiedy tam pracował Lech Kaczyński, kiedy tam pracował Władysław Stasiak, kiedy tam pracował Krzysztof Kwiatkowski. To nie są ludzie, którzy się poświęcą jednej partii. To są ludzie, którzy mają swoje metody badania pewnych zjawisk w państwie i w tym wypadku ich werdykt był jasny od początku. Wszyscy widzieli, że nie ma podstawy prawnej do organizowania wyborów i wydawania takich wielkich ludzkich pieniędzy. Przecież to są pieniądze pochodzące z pracy nas wszystkich i z podatków. Wydano je, no i NIK robi to, co do niego należy. A to oczywiście gdzieś tam się wpisuje w ten kontekst walki wewnątrz obozu władzy. Ale oczywiście to ma jeszcze jeden aspekt. Bo to pokazuje, w ubiegłym tygodniu był bardzo przykry incydent. Bardzo przykry incydent, gdzie grupa chuliganów napadła ministra zdrowia, który wracał do domu. Dostał ochronę po tej sytuacji zresztą. I chwała Bogu, tak powinno być.
bo od tego jest ochrona państwowa, żeby chroniła urzędników, którzy wypełniają jakieś trudne funkcje. Ja to wiem po sobie, bo kiedyś też byłem przedmiotem tego rodzaju napaści w swoim mieszkaniu, wiem, co to znaczy. Tylko że problem polega na tym, że my dzisiaj, że rząd dzisiaj na każdym kroku wysyła ludziom sygnał, że prawo jednych obowiązuje, a drugich nie. I to jest element, to się staje elementem demoralizacji społecznej. I to niestety wpływa także na zachowanie społeczne. Nie bądźmy naiwni. Im więcej sygnałów wysyłanych, emitowanych przez rząd, że tu można nie szanować prawa, że tu można coś po swojemu, że tu można kogoś napaść, bo jakoś się potem chyłkiem, bokiem przemknie i nie będzie ponosił odpowiedzialności, to się gdzieś na końcu kumuluje. I stosunek rządu do stanowiska prezesa Banasia jest również elementem tej postawy. Ignorowania prawa, pokazywania ludziom, nie musicie do końca szanować prawa, takiego mrugania, że prawo nie obowiązuje wszystkich. Ja uważam, że to jest szalenie w tej chwili, szalenie niebezpieczna historia, która zaczyna być takim rakiem, który trawi polskie społeczeństwo, polski system. Taki lekki stosunek do prawa, że prawo stosujemy wtedy, kiedy nam to pasuje. A jak nie pasuje, to możemy inaczej. A jak pana zdaniem i czy w ogóle sytuację zmienia wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, który powiedział, że to była jego osobista decyzja, kwestia organizacji wyborów kopertowych. Wziął to na siebie. To jest jego gest. To jest jego gest wobec tej ekipy, która organizowała wybory kopertowe. W rzeczywistości Jarosław Kaczyński jest w sytuacji, w której był po prostu posłem i w żaden sposób nie będzie odpowiadał za wydanie tych pieniędzy i organizację wyborów bez podstawy prawnej. Ale o czym my w ogóle rozmawiamy? Ludzie, kochani, przecież każdy wie, kto studiował prawo, kto miałby choćby zajęcia minimalne z prawa w ramach, nie wiem, wiedzy o społeczeństwie w szkole, że do działania urzędnik, do działania, które zresztą tak dużo pieniędzy kosztuje, potrzebuje mieć podstawy prawnej. Tam nie było podstawy prawnej. Więc naprawdę prezes Banaś stawia tylko kropkę nad i, a kontrolerzy NIK-u pokazują rzecz, która wydaje się być absolutnie oczywista. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że prezes Banaś zaczął stawiać kropkę nad i dopiero wtedy, kiedy zaatakowano bezpośrednio jego i jego rodzinę? Panie redaktor, a na końcu jakie to ma dla nas znaczenie? Oczywiście, że w tle jest rozgrywka w obozie władzy, nie bądźmy naiwni. Ale jeśli nawet z tej rozgrywki otrzymujemy jakieś dobre owoce, to trzeba i z tego skorzystać. Można powiedzieć tak, opatrzność potrafi czasem działać przez niedoskonałe narzędzia. Prezes Banaś zdaje się osobą bardzo religijną, o ile słyszałem, to może opatrzność działa także przez niego w taki sposób. Ja nie zamierzam dzisiaj wybielać wszystkich wątpliwości, które były wobec prezesa Banasia. Ale jeżeli on dzisiaj jako organ konstytucyjny, jako przedstawiciel organu konstytucyjnego, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli, rzetelnie wypełnia swoją pracę, to za tę pracę i za to, co się dzieje, trzeba powiedzieć okej, szapoba. Całość oceny prezesa Banasia, na to też przyjdzie czas. I jeszcze na sam koniec chciałam zapytać pana o nastroje i sytuację w Koalicji Obywatelskiej. Są nastroje na zmianę. Wszyscy dyskutują o tym, jak się trzeba zreformować i przeformować przed wyborami, które będą być może już w przyszłym roku. Ja uważam wciąż, że wybory będą wcześniej. Więc są różne koncepcje. Jedna koncepcja takiej dużej przebudowy głównej partii Koalicji Obywatelskiej. Tego nie chcę za bardzo komentować, bo sam nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Są też koncepcje rozbudowy i odnowienia Koalicji Obywatelskiej. Jest taki czas transformacji, nie ma co tego ukrywać, ale myślę, że nawet dobrze w tej naszej rozmowie, że za dużo czasu żeśmy temu nie poświęcili, bo mam wrażenie, że niektórzy politycy za bardzo się ekscytują i starają się wciągnąć opinię publiczną do tych wewnętrznych rozgrywek. Ostatecznie ludzi na końcu nie interesują te personalne przepychanki, które my sobie tam jakoś musimy pozałatwiać, jak to w każdej organizacji politycznej, mówię tutaj o koalicji, ludzi interesuje na koniec skuteczność, czyli dobry program, jasne przesłanie i to przesłanie mamy. Przynajmniej ja jestem przekonany, że to jest kwestia... Ale żeby był dobry program, żeby było jasne przesłanie, żeby było dobry dialog z wyborcami, to musi być dobry lider. No i musi być lider. Prawda, co do tego się zgodzimy. Możemy udawać, że jest inaczej, ale nie jest inaczej. To taka jest rzeczywistość polityczna udawać w Polsce. Redaktor szczery, jak Rafał Trzaskowski, według naszego sondażu ponad 40% poparcia w fotelu właśnie szefa Platformy Obywatelskiej. Borys Budka ma 4%. Jakby pan to skomentował? Skomentowałbym tak, że na pokładzie potrzebni są wszyscy, każdy z nich ma swoje doświadczenie i Rafał. Ale ustaliliśmy, że lider jest najważniejszy. Kto powinien być liderem, tak, pana zdaniem? Wie pani co, czasy przywództwa rozumianego w taki sposób, że to jest niemalże dyktator, w pewnym sensie już... Borys Budka dzwoni. Minęły. Jest pan pewny, że minęły? Dzisiaj,
Dzisiaj liczy się przywództwo bardziej empatyczne, dzisiaj liczy się przywództwo bardziej bliskie ludzi. Mhm, czego najlepszym dowodem są kolejne zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Ale pani redaktor, ja mogę powiedzieć, tylko cieszę się, że Rafał Trzaskowski jest dzisiaj najbardziej popularnym politykiem kraju, że tyle osób go wskazuje jako lidera obozu opozycji i wiem, że to wszystko w dużej organizacji trzeba jeszcze raz poukładać. No co ja będę tutaj, przecież wiadomo, że mógłbym plotkować i plotkować, wielu moich koleżanek i kolegów tak robi. Nie po to tutaj przyszedłem. Trzeba to jeszcze raz, jak w biznesie, rozłożyć i poukładać od nowa. No to bardzo jestem ciekawa, ile to potrwa. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Spokojnego, dobrego dnia panu życzę i do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. I to wszystko w dzisiejszym super raporcie. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Czas niełatwy, ten za oknem szczególnie. Nie rozpieszcza nas wiosna 2021. Nie ma co się oszukiwać, więc sami tak o siebie zadbać musimy troszeczkę. Tego państwu życzę. Proszę o siebie zadbać dziś, tak żeby jutro spotkać się z nami w dobrej formie i w jak największej liczbie. Godzina 8:57. Wtedy do państwa wracamy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa super raportu pozdrawia i kłania się nisko. I oddajemy pałeczkę Pawłowi Dąc-Bachowi, który przedstawi dla państwa raport z anteny. Do jutra. Z pandemią w tle sprawdzają swoją wiedzę. Ruszyły egzaminy ósmoklasisty. Jak rząd chce przekonać niezdecydowanych? Dziś szczegóły akcji, która ma zachęcić do szczepień. A na koniec gorący towar, rowery. W wielu sklepach ich po prostu brakuje. Wystartowały egzaminy ósmoklasisty. Od godziny uczniowie mierzą się z językiem polskim. Tuż przed zapytaliśmy o nastroje. Zestresowany, ale jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie mały książę, bo jest najłatwiej z niego pisać. Byle właśnie nie kamienie na szaniec, bo była to trudna lektura dla mnie. Nie powinno się uczyć dzień przed egzaminem, ale i tak się uczyłam. No, czego się uczyłaś? Polskiego. Najwięcej lektury sobie powtarzałam, słuchałam streszczeń, wszystko rozpisywałam, żeby jak najlepiej poszło. Wpuszczają nas do szkoły po kolei po kilka osób. Idziemy do boksów, mamy maseczki oczywiście na twarzy. Później idziemy do sali i dopiero jak usiądziemy do ławki, możemy ściągnąć maseczkę. Powodzenia. Dziękujemy. Jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Jakie będą propozycje? Dziś mamy poznać szczegóły akcji zachęcającej do szczepień. Jak zapowiadał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, chodzi o to, by jak największa liczba Polaków przyjęła preparat. Musimy w jakiś sposób jeszcze bardziej pobudzić osoby, które w tej chwili nie chcą się szczepić. Materialne nagrody za szczepienia nie są najlepszym pomysłem, uważa tymczasem wirusolog dr Paweł Grzesiowski. Jak dodaje, wciąż mamy dużą grupę osób, którą nie zmotywują takie zachęty. No nie wiem, jakiś bonus typu 100 zł nie spowoduje przecież, że te osoby uwierzą w COVID albo przestaną bać się szczepionki, a więc myślę, że nie tędy droga. Przede wszystkim powinniśmy mieć szeroki plan edukacji, dlatego że świadomość społeczna, mimo bardzo wielu informacji w mediach na temat pandemii, ona nie przekłada się na świadomość zagrożeń zdrowotnych. Na specjalnej konferencji mamy poznać cały zestaw działań i programów, które będą realizowane wspólnie z samorządami. Szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich nie zostanie zawieszony. Mimo że trafia tam coraz mniej pacjentów zakażonych koronawirusem, placówka będzie otwarta nieprzerwanie do końca grudnia. Decyzja ma oczywiście związek z tym, że musimy trzymać rękę na pulsie, mówiąc językiem medycznym. Sytuacja musi być zabezpieczona i temu właśnie służy ta decyzja o przedłużeniu funkcjonowania szpitala. Tłumaczy Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie w szpitalu tymczasowym tylko niewiele, ponad połowa z dostępnych łóżek jest zajęta. Boom na jednoślady wśród Polaków. Rowery cieszą się coraz większą popularnością, do tego stopnia, że w sklepach zaczyna ich brakować, mimo wzrostu cen. Popyt znacznie przewyższa podaż. Jedyne, co mi zostało, to kupno używanego, gdzie po prostu ceny też są strasznie wywindowane. Problemem są również brakujące części, mówi Tomasz Goldman, właściciel sklepu sportowego z Łodzi. Chodzi o kwestie transportu, opóźnione kontenery, blokady, między innymi kanał Suezki. I to się wiąże niestety z tym, że niedostarczone części nie ma w montowniach, jak montować rowerów. Brakuje parę elementów, które po prostu eliminują złożenie całości roweru. Pozostają więc rowery miejskie. Można je wypożyczać w ponad 50 polskich miastach.
misja Euro 2020 oficjalnie rozpoczęta. Reprezentacja Polski spotkała się na zgrupowaniu w Opalenicy pod Poznaniem, gdzie przez kilkanaście dni będzie przygotowywała się do najważniejszego piłkarskiego turnieju w tym sezonie. Przemek Ofiara, witam i zapraszam do dzisiejszej rozmowy z Janem Tomaszewskim, z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski w ramach Supersportu, w ramach vloga Futbologia. Już pan Janek jest z nami. Panie Janku, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Janku, chciałem od treningów w Opalenicy rozpocząć, bo to jest najważniejsze. Wczoraj pierwszy trening reprezentacji Polski, oczywiście w niepełnym składzie, ale chciałem zapytać o liczbę tych treningów. 16 jednostek treningowych PZPN podał, że Paulo Sousa będzie miał w Opalenicy. Co w takim czasie trener może osiągnąć? Co w takim czasie trener może zrobić z drużyną? Nie może, ale musi. Przede wszystkim wiadomo, że to nie są treningi, które jakieś wytrzymałościowe, szybkościowe czy siłowe. To są treningi, które mają przygotować zawodników do taktycznego rozegrania tych trzech spotkań. Bo te trzy spotkania, moim zdaniem oczywiście, muszą być rozegrane w jednym stylu, w jednym ustawieniu, w systemie, i Sousa się musi na to zdecydować. Po tych właśnie 16 treningach, oczywiście to są tylko treningi na boisku, ale bardzo ważne będą teraz te odprawy przedtreningowe. Co one mają osiągnąć? Wiadomo, że nasi piłkarze w klubach grają zdecydowanie lepiej niż w reprezentacji. Dlaczego? Bo tam mają wszystko włożone, przepraszam, że tak powiem, jak chłopu na granicy, mają włożone, co mają robić, kiedy przeciwnik ma piłkę, kiedy my jesteśmy przy piłce. Przez ostatnie 3 lata u nas w reprezentacji panował wielki chaos i ten chaos również panował w pierwszych 3 meczach Paulo Sousy. On był tutaj usprawiedliwiony, bo nie miał dużo czasu. W tej chwili nie ma żadnego usprawiedliwienia, jeśli my taktycznie zagramy słabo w którymś z tych 3 spotkań. Bo tutaj nie ma Andory, że można sobie pofolgować, nie ma jakichś słabszych drużyn. Te 3 mecze muszą być rozegrane najlepiej jednym składem. Oczywiście jest to niemożliwe praktycznie. Daj Boże, żeby tak było, ale są kartki, są kontuzje. W związku z tym tych 23 zawodników, przepraszam, 26, bo również bramkarze, muszą na pamięć wiedzieć, co będą robili, kiedy zostaną wpuszczeni na boisko. I tego od Sousy po prostu wymagam. To jest bardzo dużo czasu, dużo treningów, ale sądzę, że jeszcze tych 15 czy 16 odpraw przedtreningowych i podtreningowych, i wtedy będziemy wiedzieli, na co stać naszą reprezentację, i nasi zawodnicy zagrają tak samo w reprezentacji, jak grają w klubach. Panie Janku, wtorek jest dniem szczepień w Opalenicy, szczepień w reprezentacji Polski. Szczepienie nie jest obowiązkowe, czy od tego trzeba zacząć w drużynie. Wczoraj Robert Lewandowski na konferencji prasowej mówił, że on jeszcze nie wie, czy zaszczepi, że musi to skonsultować z lekarzem Bayernu i tak dalej, i tak dalej. Jakie pan ma podejście do szczepień reprezentacji Polski w trakcie zgrupowania? Ja uważam, że tutaj nic nie przeszkadza. Ja jestem podwójnie, przepraszam, jestem o tyle szczęśliwy, jestem podwójnie zaszczepiony. Oczywiście to ja nie miałem żadnych jakichś takich powikłań. Ja mam, no, Bogu dzięki, w dalszym ciągu ten taki w miarę sportowy organizm. Jestem przekonany, no cóż, nie jest to obowiązkowe, ale ja na miejscu piłkarza bym się zaszczepił. Dlaczego? Bo różnie to może być. Przecież tam będą kontakty z przeciwnikiem, będą kontakty z obsługą hotelową. I w tym momencie ja bym się zaszczepił. Dlaczego? Dlatego, że, przepraszam, ta Francja, jeśli ja bym ją podłapał, eliminuje mnie z Mistrzostw Europy. Czyli eliminuje mnie z najważniejszej imprezy, dla niejednych zawodników życiową szansę. I tutaj, no cóż, nie chcą, to niech się nie szczepią. No nie ma obowiązku. To jest tak samo jak ze szczepieniem moich rodaków.
Część teraz rezygnuje, a ja się obawiam, że przez nich będziemy mieli trzecią, czwartą pandemię w tym, na jesień, po wakacjach. I to będzie tylko i wyłącznie ich wina, jeśli pandemia znowu nas dopadnie. Także tutaj oni są tak wysportowani, oni są, no to widać było po Lewandowskim, jak zdjął tą koszulkę, tam nie ma grama zbędnego tłuszczu. Ja na miejscu Roberta bym się zaszczepił, ale jeszcze raz podkreślam, to jest indywidualna ich decyzja. Panie Janku, spoglądam tutaj na forum pod naszą rozmową na kanale YouTube'owym SPL i Super Express Sport. Większość wpisów kibiców, krótko, 3 mecze i do domu. Nie, no oczywiście, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Ja podkreślam, że wyjście z grupy, mamy takich zawodników, mamy zawodników lepszych niż mają w tej chwili Szwedzi, tym bardziej, że tam nie będzie tego takiego duchowego przywódcy, który złapał kontuzję, Ibry nie będzie. Słowaków jesteśmy również lepsi. No z Hiszpanami może być różnie, ale ja przypominam, że jest to tylko gra grupowa i nawet jak przegramy i coś będzie nie tak w meczu z Hiszpanią, to my powinniśmy wyjść z grupy. I tu się nie zgadzam. Dlaczego? Bo możliwości mamy nieprawdopodobne. Jeszcze raz podkreślam, ja pomijam już Roberta, najlepszego piłkarza świata. Nie mamy o czym mówić. Ale mamy zawodników, którzy naprawdę tworzą w swoich klubach historię. I tylko jest problem, żeby ich zjednoczyć. Tak jak właśnie zjednoczył ich Nawałka na poprzednich Mistrzostwach Europy, kiedy nikt do naszych zawodników po żadnym meczu, nawet po tym przegranym z Portugalią, nie miał pretensji. A co by było, gdybyśmy z Portugalią wygrali w rzutach karnych? No to aż przyjemnie myśleć o tym, czy aż strach myśleć, gralibyśmy o medal. O Roberta Lewandowskiego i nawet już lepsi. O Roberta Lewandowskiego chciałbym pana zapytać. Chwilkę pan o nim wspomniał. Robert Lewandowski na Mistrzostwach Europy wystąpił 2 razy w 2012 i 2016 roku. W sumie strzelił tylko 2 gole. Sądzi pan, że przed tymi mistrzostwami będzie tak pozytywnie, sportowo podrażniony, żeby pokazać, że on na tych wielkich turniejach też potrafi świetnie grać? To na pewno to będzie ambicją Roberta, ale ja jeszcze raz podkreślam. Robert, nie tylko Robert powinien strzelać bramki. Proszę sobie przypomnieć poprzednie Mistrzostwa Europy. Po 3 meczach Arek Milik, który grał za Robertem, mógł być już królem strzelców całych mistrzostw. Bo Robert zrobił mu miejsce. Arek wchodził, tak jak teraz wchodzi Zieliński i będą wchodzili pomocnicy. I jeśli on stworzy miejsce, przecież on strzelił 41 bramek, ale Bayern strzelił chyba 90 w sumie goli i strzelali ci zawodnicy, którzy wchodzą w miejsce Lewandowskiego. On im robi miejsce, on po prostu rozgrywa, niech on strzeli 1 bramkę, ale jestem przekonany, że Zieliński, nasi pomocnicy, czy jeśli to będzie Milik za Zielińskiego będzie grał, oni będą mieli sytuację i chodzi o to, że jeśli Robert nie strzela, żeby stwarzał sytuację tak, jak stwarza w Bayernie. I to jest wszystko. Piotr Zieliński, no właśnie. Widzi pan w Piotrze Zielińskim piłkarza, który może być mózgiem tej drużyny na Euro 2020, bo do tej pory w Napoli grał super, w kadrze brakowało jednak. Ale dlaczego? Jak ja tłumaczyłem cały czas i później na Wałce i później Jurkowi Brzęczkowi, że Zieliński jest fenomenalny jako rozgrywacz, jako ten playmaker, który jeśli dostanie, tak jak Messi, który drepcze po boisku, drepcze, ale Messi jest zwolniony, czy to w reprezentacji Argentyny, czy to w Barcelonie, zwolniony z krycia zawodników, grania w pomocy. On drepcze, ale jak złapie piłkę, jak depnie, to mu wąchają po prostu pięty. I na tym ma polegać gra Zielińskiego. I on z tego
wywiązuje się kapitalnie, bo robi akcję, robi przewagę, potrafi myrnąć przeciwnika, wyprzedzić. Natomiast jeśli Zieliński jest stawiany na lewą pomoc, na prawą pomoc, gdzie musi grać defensywnie, to ja jeszcze raz podkreślam, wstawcie Messiego, to Messi się skończy, bo więcej sił straci na to, żeby odebrać zawodnikowi piłkę, a Messi nie odbiera, Messi tylko cwaniatko, jakimś takim zwodem z tyłu gdzieś podbiegnie, on nie jest defensywnym pomocnikiem i takim samym właśnie playmakerem jest Zieliński. Tę rolę spełnia właśnie w Napoli i tam za niego poszczególni zawodnicy grają w ale on w defensywie nie gra. A u nas, jak się każe mu grać w defensywie, no to, no Boże, no niech Glikowi każą rozgrywać piłkę w ataku. No, no przecież to jest w tej chwili jest specjalizacja, jest automatyzacja gry. I jeśli Zieliński, który jest wyceniony chyba najwięcej w Napoli w tej chwili, jego wartość wzrosła nieprawdopodobnie, no a dlaczego nie gra w drużynie narodowej? Dlatego, że spełnia inne zadania. On się do tego po prostu nie nadaje, bo w defensywie jest, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, kompletne zero. I wtedy, kiedy on gra w pomocy, to przeciwnicy właśnie ataki rozpoczynają po jego stronie, bo wiedzą, że tam nie będzie żadnego zatrzymania przez Piotrka Zielińskiego, bo po prostu tego nie umie i koniec. Chciałbym wrócić jeszcze do tematu Opalenicy na chwilę i do tematu treningów na zgrupowaniu w Opalenicy. Czy sądzi pan, że to jest czas, w którym Sousa i jego asystenci są w stanie wypracować i czy będą to robić pana zdaniem jakieś mechanizmy stałych fragmentów gry? No bo tego, powiem szczerze, że brakowało mi strasznie w tym ostatnim trójmeczu. My nie stwarzaliśmy żadnego w zasadzie zagrożenia ze stałych fragmentów gry. Każdy rzut rożny praktycznie był albo za daleko, albo za blisko. Tak, ma pan w 100% rację. Właśnie teraz Sousa będzie rozliczony z tego, co robi. Bo jeśli pierwsze trzy mecze były takie, no wziął ich rzeczywiście, no jeden dzień się z nimi widział praktycznie i musiał rozegrać te trzy spotkania. Analiza, to no nieszczęście, nie trafił ze składem. W tej chwili już musi trafić. Nie ma takiej innej możliwości. Musi trafić ze składem i musi ustalić taktykę na trzy spotkania, bo te trzy spotkania będą takie same. I czy będziemy grali 4-5-1, 1-4-5-1, czy 1-3-6-1, to już musi, przepraszam, być opracowane na blachę. I każdy zawodnik nie tylko musi wiedzieć, co ma robić, jak mamy piłkę, co ma robić, jak oni mają piłkę, co ma robić, jak gramy pressingiem, jak doskakujemy pressingiem. Gra bramkarza. Tak samo muszą być stałe fragmenty gry. Każdy zawodnik musi, i rezerwowi również, bo wiadomo, że jeśli zejdzie ten, no to wchodzi Bic. Jeśli odpukać, zejdzie Lewandowski, to wejdzie Lewandowski Bic. No bo wejdzie środkowy napastnik. I oni muszą tak samo wykonywać wszystkie zadania. To musi być pełen automatyzm. Ja na przykład usłyszałem, nie wiem czy Sousa to zrealizuje, że w pierwszych dwóch meczach z Rosją i z Islandią nie będzie grał Szczęsny. Przepraszam, jak to jest możliwe? Jeśli nie będzie grał, to znaczy, że nie będzie doskonalił gry defensywnej z poszczególnymi zawodnikami, z obrońcami czy z pomocnikami. A proszę, chyba w ostatnim meczu miał asystę, nieuznana bramka, ale asysta była. A u nas w reprezentacji, jak jest Szczęsny przy piłce, czy Fabian jest przy piłce, to nie wiadomo, co jest grane, bo nie ma tej pewności siebie tak, jak jest w klubie. I przez te cztery, i dla mnie w tych dwóch meczach powinien przynajmniej do przerwy grać Szczęsny, jeśli Sousa się zdecydował, że on jest bramkarzem numer jeden. Po przerwie, proszę bardzo, można zrobić jakieś zmiany, ale w tych dwóch, te dwa mecze są tylko po to, żeby była generalna próba, żeby te automatyzmy zaczęły działać. I to jest wszystko. Natomiast stałe fragmenty gry, to co pan powiedział, no to jest jak, Boże, no to jest po prostu
konieczność, że to muszą być dopracowane na 200%. Kto gdzie jak biega, którą nogą się centruje i nie ma ten. To samo rzuty karne, no rzuty karne to mamy Roberta, ale czy rzuty wolne, to wszystko musi być dopracowane, bo stałe fragmenty gry w tej chwili są bardzo ważne przy równej wartości przy takiej przeciwnika. My wprawdzie jesteśmy teoretycznie lepsi od Szwedów i od Słowaków, ale na boisku może być różnie, bo w tej chwili słabych nie ma i tutaj trzeba grać te trzy mecze jednym systemem, moim zdaniem, no i jednym składem, no ale to jest niemożliwe. A nie obawia się pan troszkę, że jeżeli w meczu z Rosją zagramy dokładnie takim samym składem, ustawieniem, pod taktyką, jak w meczu ze Słowacją, troszkę zdradzimy naszą taktykę Słowakom na te kilka dni przed meczem? Nie, proszę mi wierzyć. Słowacy mają taki... Co oni nie wiedzą, kto to jest Zieliński? Co oni nie wiedzą, kto to jest Lewandowski? O Lewandowskim wie cały świat. A on i tak strzela bramki, i tak strzela bramki. Także tutaj, Boże, tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Chyba, że w pierwszym meczu wystąpi, powiedzmy, Kozłowski. No to wtedy będzie, jeśli oczywiście Sowczak się na to zdecyduje. No to będzie jakaś niespodzianka. Nasi zawodnicy są przeczytani przez te banki informacji Szwecji, Hiszpanii, Słowacji. Po prostu, no, wszystko o nich wiedzą. Tak samo zresztą, jak ja nie wiem... Współpracownicy Sousy powinni wiedzieć o każdym zawodniku, który będzie jego potencjalnym przeciwnikiem. Ja nie zapomnę, Jacek Gmoch z Bernardem Blautem na mistrzostwach w Argentynie. Bernard do mnie podchodził na spacerze przed odprawą i mówi: słuchaj, chodź ci powiem, jak tamten strzela, jak on gra, jak coś, na co ma zwrócić uwagę. I to samo trzeba, tak samo musi być to u nas. Także tutaj przestańmy mówić o jakichś, no to w takim razie, jeśli pan mówi, że no to zdradzimy naszą tajemnicę, zdradzimy nasz sekret, to po co grać te mecze? No po to, żeby testować rezerwowych. Tu już nie ma rezerwowych. Tu jest 26, który w każdej z nich musi wyjść na boisko. I trzeba trafić ze składem i potem trzeba trafić ze zmianami. Nie może być tak, że trener mówi: słuchaj, masz tak grać. Tak. Nie, jak wchodzi ten za tego, to już bez żadnego gadania. Tam tylko asystent może podbiec, parę rysunków zrobić, przypomnieć mu, co on ma robić, kiedy wejdzie na boisko. I to jest wszystko. A u nas, no do tej pory było tam już, nie wiem, któryś z zawodników powiedział: no idź powalcz. No to powalcz, to powalczyć to można, nie wiem, na macie, a nie to na... Było, to było doskonale, tak. Doskonale to pamiętam, bodajże w Lublanie przegraliśmy wtedy ze Słowenią, wchodził Krystian Bielik i Jerzy Brzęczek, powiedział mu: no Krystian, próbuj. No ale no, co ma próbować? Nie, Krystian, masz wejść i masz to grać, co żeśmy ćwiczyli na treningu i co żeśmy mówili na odprawie i koniec. I on wie, jak ma grać i co ma grać. Tak jest w profesjonalnym każdym klubie. I dlatego nasi zawodnicy grają zdecydowanie od 3 lat lepiej w klubach niż w reprezentacji. Mam nadzieję, że od 11 czerwca to się zmieni. Kończymy pierwszą część naszej rozmowy z panem Janem Tomaszewskim na kanale Super Expressu, ale przenosimy się błyskawicznie na kanał Super Express Sport. Zapraszam wszystkich. Tam nasza rozmowa będzie już za chwilę, już teraz kontynuowana. Panie Janku, pytanie jeszcze o Palenicę, bo jest dużo aktywności przed piłkarzami. No, od pierwszej zacznę. W środę na zgrupowanie w Opalenicy, do tego pięknego ośrodka pod Poznaniem przyjadą partnerki, przyjadą rodziny naszych piłkarzy i zostaną z nimi przez kilka dni. Pan uważa, że to jest dobry czy zły pomysł? Czy to nie odciągnie piłkarzy od głównego celu, czyli od Euro 2020? Nie, jeszcze raz nie. Piłkarze to jest tak samo, jakby pan powiedział, że czy przed meczem w Lidze Mistrzów, czy tam, nie wiem, w Bundeslidze, czy w polskiej lidze, piłkarzy przed każdym meczem trzeba koszarować na tydzień czasu. Nie, oni są skoszarowani dzień przed meczem, przyjeżdżają, cały czas żyją z rodzinami, są z rodzinami. Dzień przed meczem jadą do hotelu na zgrupowanie, czy tam do ośrodka i grają spotkanie. I to samo trzeba zrobić tutaj, bo
Wiadomo, że to są ludzie, to są potrzeby rodzinne. Bardzo fajnie, że tak się stało. Ba, nawet są drużyny, gdzie będą nam, no teraz to nie, no bo to jest, nie wiadomo gdzie się gra, nie wiadomo, te wszystkie loty są, ale jeśli były stałe miejsce pobytu, to w tych miejscowościach, w hotelach były zarezerwowane pokoje dla rodzin. Przecież to jest normalne, nie można tworzyć coś, co jest niemożliwe. Co mają wychodzić na ulicę i podrywać dziewczyny i nie wiem, jakoś tak, no nie. Po prostu trzeba stworzyć takie same warunki na zgrupowaniu, jak mają podczas ligowej tej młódzkiej, podczas codziennej pracy. To jest codzienna praca, ci wszyscy zawodnicy wiedzą, co mają robić. A żony, dzieci tylko mogą w tym pomóc, żeby ten stres, to samopoczucie przed meczem czy po meczu został złagodzony. To jest normalne, to są normalni ludzie. A jak to było za waszych czasów, za czasów na przykład Mistrzostw Świata w 74? Partnerki i rodziny mogły jakby z wami przebywać? Nie, ale wtedy były po prostu takie zwyczaje, że cały świat tak stosował, że były to zgrupowania. I to było, ja uważam, że to było złe, ale tak było dla wszystkich. A teraz cały świat stosuje właśnie to, pierwsi chyba Brazylijczycy zastosowali, że przyjechali na Mistrzostwa Świata do Francji i nie byli w żadnym ośrodku, tylko byli w hotelu w centrum Paryża, żeby było normalne życie. No to nie można stwarzać jakichś sztucznych tych. Za moich czasów tak było, ale wtedy cały świat tak robił. A ponieważ teraz cały świat robi tak, że nie chce odciągać od rodziny, bo wie, że to pomaga, no przecież, no co, pójdzie do rodziny Robert i z małżonką, no to co, nie wiem, zaczną jakieś, nie wiem, brewerie czy pić alkohol, no przecież oni to wszystko mogą robić w domu, a tego nie robią, kiedy jest liga, no bo to są profesjonaliści. I tak cały świat w tej chwili robi. To dlaczego my, oczywiście ten świat taki cywilizowany, ja nie mówię o gdzieś tam jakichś afrykańskich czy innych, bo tam są inne, ale Europa tak postępuje i my też tak musimy postępować. Chciałbym zapytać pana o jedną z różnic pomiędzy postępowaniem przed wielkim turniejem w wykonaniu Adama Nawałki i Paulo Sousy, bo Adam Nawałka przed Mistrzostwami Świata w Rosji pozwolił, zresztą przed Mistrzostwami Europy w Francji również, pozwolił kilku piłkarzom przyjechać troszkę później na zgrupowanie, tym, którzy byli bardziej zmęczeni, tym, którzy mieli intensywniejszy sezon i tak dalej, a Paulo Sousa zdecydował, że wszyscy bez wyjątku muszą pojawić się tego jednego dnia na zgrupowaniu. Pana zdaniem, która droga jest bardziej poprawna? Profesjonalna droga jest Sousy. Dlaczego? Oczywiście Robert grał mecz kilka dni temu. Inni skończyli wcześniej. Ale Robert tutaj musi być. Dlaczego? Po prostu dlatego, że będą te zajęcia taktyczne. To nie są zajęcia dla Roberta. Bo Robert jest najlepszym zawodnikiem na świecie i on się wpasuje w każdą koncepcję. Ale te taktyczne, jak Robert, dla pozostałych zawodników. I Robert nie musi w tych treningach uczestniczyć na 100%, żeby się pokazywać. Bo on już się wystarczająco pokazał. Tylko po prostu musi uczestniczyć, żeby inni wiedzieli, gdzie mają biegać, kiedy Robert przejdzie tu i ten. Także Robert nie musi być na wszystkich, powiedzmy, takich zajęciach przez pełne 90 minut, nie wiem, tam 120 minut czy 90 minut. Ale Robert musi być na wszystkich zajęciach teoretycznych, żeby też wiedział, jak ci zawodnicy z tyłu za nim mają współpracować i gdzie on ma ewentualnie uciekać, pokazywać się, żeby oni na niego grali, tak jak jest w Bayernie Monachium. I to jest kluczowe. Poza tym jest, jeśli wszyscy zawodnicy przyjeżdżają, no to, o kurczę, jesteśmy wszyscy równi. A tak, aha, temu wolno, a temu nie wolno. Po co?
To jest po prostu, to jest psucie atmosfery w zespole. Przez to, że co, no Robert przyjedzie dwa dni później, no co to da? Co dwa dni odpocznie, to przecież odpocząć może w opalenicy. I po to jest ta opalenica, żeby oni odpoczęli. A atmosfery nie popsuło troszkę już, nie popsuł w pewnym sensie już brak powołania dla Grosickiego? Ale naturalnie, że tak. Ja to powiedziałem. Ja to powiedziałem, że dla mnie dwóch zawodników, dla mnie skandalem było niepowołanie najlepszego zawodnika, który został wytypowany chyba do 11 sezonu w Rosji, tak? Tak, Szymański. Szymański. Proszę Państwa, no... Nie chcę się do tego. Jest to po prostu skandal, niepowołanie jednego z najlepszych zawodników w rosyjskiej lidze. A ta rosyjska liga, umówmy się, wcale nie ustępuje tym zachodnim. Natomiast jeśli chodzi o Grosickiego, wiadomo, że Grosik moim zdaniem również, zresztą ja to mówiłem, kiedy prowadził go Brzęczek, że on się nadaje na drugą połowę, na podmęczonego przeciwnika, bo szybkość ma, doświadczenie ma nieprawdopodobne, depnięcie ma, tą dynamikę ma i potrafi poderwać zespół, kiedy przeciwnik jest podmęczony. No bo wiadomo, że te 60-70 minuta przeciwnik już zaczyna oddychać rękawami i wtedy wpuszczenie Grosika jest na pewno zdecydowanie lepsze niż wpuszczenie, jak nam nie idzie oczywiście, jak przegrywamy mecz, niż wpuszczenie Kozłowskiego, powiedzmy, czy Płachety. Bo oni są, to są młodzi zawodnicy, mogą tak zagrać albo tak. Natomiast Grosik daje pewną gwarancję dobrej gry na podmęczonym przeciwniku. I dla mnie, poza tym, co by nie mówić, no sam Robert Lewandowski powiedział, że jest mu przykro, że nie ma Grosika. Oni się żyli. To dla mnie jest taka sama decyzja, jak niewystawienie Glika w meczu z Węgrami. No i przez to, przepraszam, przegraliśmy ten mecz, bo 3-3 to dla mnie była porażka, bo gdyby grał Glik, to spotkanie byśmy wygrali i byłaby inna sytuacja. A tak? No cóż. Powołanie z kolei 5 dziewiątek zamiast zabranie miejsca, proszę zobaczyć, Niemcy, których możemy brać przykład. Powołali tylko 2 dziewiątki, a tych pomocników, ojeju, no bo wiadomo, że jak oni będą grali 5 czy 6 w pomocy, to tam tych pomocników musi być jak najwięcej. A u nas 5 dziewiątek. No, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w jakimś meczu, w tej chwili poważnym, żeby Sousa popełnił taki błąd, żebyśmy grali od początku 2 dziewiątkami, tak jak graliśmy z Anglią. To byłoby samobójstwo. No ale... Jeśli tak zrobi, no to... Jego decyzja. Żeby wygrał. No właśnie, już tak na koniec, panie Janku, chciałem zapytać, czy po tych decyzjach, które pan mocno krytykuje, niektórych decyzjach Paulo Sousy, wciąż wierzy pan w tego szkoleniowca na Euro? Ależ naturalnie, że tak. Jeszcze raz podkreślam. Ja go tłumaczyłem jedną rzeczą, bo rzeczywiście... Co innego jest mówić bardzo ładnie, a co innego z zawodnikami się spotkać i od razu rozegrać bardzo ważne 3 mecze. Sam się przyznał do tego, że nie trafił. W tej chwili ja, oczywiście ja akceptuję to, co on zrobił, ale uważam, że i Grosicki, i Szymański powinni być w tej drużynie kosztem nawet 2 tych 9. Nie wiem kogo, ale 2 dziewiątek. To jest moje personalne zdanie. Natomiast już w tej chwili... Ja nie tylko wierzę, ja nie tylko wymagam i wierzę w niego, że musi trafić ze składem i musi trafić ze zmianami, które są nieodzowne w każdym meczu. Bo ma na to czas. I ma na to czas, żeby przygotować zawodników do gry systemem, który on preferuje. Jeśli preferuje 6, nie gra 6 w pomocy, jeśli 5, ale to muszą być 3 mecze tym samym składem, polegające na tym, że począwszy od Słowacji, z tyłu musimy grać na 0, znaczy nam się uda, to jest inna sprawa. To samo z Hiszpanią i to samo ze Szwecją. Z tyłu gramy na 0. Tu mamy najlepszego napastnika świata i jemu zawsze coś się uda i kolegom.
ale z tyłu musi być zabezpieczona gra na zero z tyłu. W tych trzech spotkaniach. I to jest wszystko. Jeśli tak będzie, oczywiście możemy przegrać, bo to jest piłka, ale wówczas, jeśli nie będziemy mieli pretensji, to co wczoraj Robert nawet powiedział, że on by chciał, żeby kibice nie mieli pretensji. O to chodzi. Ja tylko przypomnę jeden mecz na Mistrzostwach Świata w 1974 roku, kiedy przegraliśmy mecz życia z Republiką Federalną Niemiec. Żaden kibic w Polsce praktycznie nie miał do nas pretensji, żeśmy to spotkanie przegrali. Ba! Myśmy po tym meczu dostali więcej telegramów, bo wtedy nie było telefonów, nie było tam internetu, telegramów gratulacyjnych za postawę niż przez dotychczas po pięciu wygranych spotkaniach. I o to chodzi, żeby tak grać w piłkę. Tak jak Nawałka przegrał mecz z Portugalią, przegrał, no bo Boże, tak się złożyło. Ale nikt nie miał pretensji ani do Adama, ani do jego zawodników. Tym optymistycznym akcentem, panie Janku, kończymy tę dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i naszych widzów. Dziękuję również i do usłyszenia. I do zobaczenia. Do zobaczenia. To była rozmowa z panem Janem Tomaszewskim. Podsumowaliśmy początek zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy i to, co przed nami. To, co przed nami, czyli Euro 2020, najważniejszy turniej piłkarski w tym roku. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Oglądajcie nas na sport.se.pl, oglądajcie nas na kanale YouTube'owym Super Express Sport. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapkę w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, oglądajcie inne nasze produkcje, na przykład vloga Futbologia, Przemek Ofiara. Zapraszam, dziękuję bardzo. Widzimy się przy następnych okazjach.